To są Rozmowy Rawicza, Podcast Niezależny, Muzyka, Kultura, Żyćko. I to wygląda, a pewnie tak, bo oglądałeś, to wiesz, że jest dżingielek, pytanka, dżingielek tak, i, work, i tak, pogadanka, work. jak gdyby. No to fajosko. To co, dżingielek? Dżingielek. To są Rozmowy Rawicza. No to jesteśmy po dżingielku. Okej. Okay. Był zajebisty, nie? No, super. Pewnie, że tak. Yy, dla formalności. Nazywam się... Pan, pan Rawicz. Nie, znaczy, ty. ja, tak? No, przedstaw e... się. <noise> Wszyscy mówią mi Mike, więc nazywam się Mike Herzberg. Okej. Okay. Moja codzienność e... to? E... Życie. Życie, jeszcze raz życie. Przyjemne, jak najbardziej przyjemne. Więc to tyle mogę powiedzieć. Ale co, hedonistą jesteś? E... Wiesz to nigdy nie byłem, ale od jakiegoś czasu jestem. Hmm. Ciekawe, ale wróć, bez przesady. Wróć tak, tak jak wiesz. No. Będąc dzieckiem, chciałem. Eee, chciałem zostać wolontariuszem. Naprawdę? Tak. Żaden piłkarz, tam kurna gitarzysta. Nie nie, nie, nie. Nie, to była taka. Strażak. Pierwsza, wiesz, tak, cię pomagasz ludziom, nie wiem dlaczego, ale to może wynika, nie wiem, z wychowania po prostu jakoś wiesz. Wow. Jestem uzależniony od. Eee, no, muszę powiedzieć, że od, od porannej kawy. No, to, mm, no tak. Jak może większość jestem. Nie jestem jakiś wyjątkowy. No. Nie, nie, nie musisz się z tego leczyć, prawdopodobnie. Nie, 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 nie muszę. Słuchaj, pierwsza płyta kaseta plakat nad łóżkiem, to... Eee, Michael Jackson. Beth. Nie, dziwię Beth. nie dziwię się. Nie dziwię się. Tak. Nie dziwię się. To świetnie wyprodukowane przecież to było. Tak, tak. Znaczy to oczywiście zalożek rodziców, tak? No, słuchali tak, takiej tak. muzy wtedy, więc. No a później oczywiście, no wiadomo, to heavy metal totalnie, nie? <grym> heavy metal i to chyba nie wiem siódmego roku życia, więc już wiedziałem, Klobę. że to, no. No, jakieś wenomy, pewnie, nie pewnie tam... No Tak, tam bardziej taki, wiesz, można powiedzieć, glam trochę, czyli tam wiesz, Cinderella, Kiss. A, wiesz, to w taki starocie tak, najpierw. Tak, najpierw to wychyla. Miałem takiego sąsiada, wiesz po prostu, który <laughs> był starszy ode mnie, o wiele lat i miał brata młodszego i jakoś się tak polubiliśmy. A, i ten transfer i, szedł. Tak, od, od brata jego i, i wiesz, lał nas. Po twarzy, wiesz, albo po obie, puszczając nam, wiesz, na VHS-ie, teledyski, jak nie zgadywaliśmy, jaka to kapela, to był, wiesz, gąk, nie. Ej, <laughs> nie z przymusu ej, trochę. Jaka ale... to melodia. Tak, tak, trochę Jaka to melodia. Dobry, dobry, dobry. Wierzę w. siebie. Dobrze. Fajnie, podoba mi się. A teraz jest takie pytanie, w sumie podwójne. Możesz sobie wybrać jedno z nich okay. i na jedno, odpowiadasz, na jedno odpowiadasz szczerze, albo na drugie odpowiadasz nieskromnie. Okay. Nienawidzę w sobie, tutaj jest szczerość, albo lubię w sobie i tu nieskromnie. Nienawidzę w sobie perfekcjonizmu, a lubię w sobie hmm, otwartość. Fajnie. A takim cię, ten, otwartym to cię właśnie takim, takim cię sobie rysuje. No, dziękuję. Ależ proszę. Przed, przed śmiercią muszę spróbować? Eee, a ja łaski. <laughs> <laughs> Naprawdę. łaski. W sensie, Naprawdę. Mam taką koleżankę, wiesz, która wyemigrowała właśnie do Brazylii, taka znajoma. Eee, no i ostatnio dużo o tym mówi, robi takie różne... Różne spotkania. Ja otarłem się oczywiście trochę jałaskę, ale że tak powiem chciałbym wiesz taką tradycyjnie, nie tak już mm. zabawowo jak gówniarsko kiedyś i w ogóle, ale chciałbym tak dotrzeć w sumie trochę do wnętrza i tam zrozumieć parę rzeczy, bo podobno to fajnie leczy po prostu niektóre znaki zapytania, tak. Mm. Jest to ciekawe doświadczenie w ogóle. No. Okej, okay, ja chyba na razie na wykrzyknikach nie skupiony, okay, więc tak sobie myślę, więc do znaków zapytania to może kiedyś dojdę. Podziwiam kogo, za co? E, moją mamę i za to, że w sumie mimo tego, że nie miała fajnego startu w życiu... A później też nie miała fajnie. I w sumie podziwiam ją za to, że po prostu cały czas jedzie z uśmiechem na twarzy. Nie? To jest taka umiejętność. Nie wiem, mało znam takich ludzi. Mhm, mm koło. Cool. No. Ale na szczęście występują w naturze. Tak, ja się cieszę że ona mi to przekazała, wiesz, no, się starała się przynajmniej. <grym> więc jakby, no, jest to, jest, podziwiam, no, to, to mogę powiedzieć, bo rzadko jakby mówi się o rodzinie i takich sprawach, ale to taki pierwszy w sumie człowiek i to taki mm -hmm. ważny w sumie w moim życiu i rzeczywiście ją podziwiam za to, że ona cały czas jedzie z tym uśmiechem na twarzy i swoim chichotem nerwowym wszystko rozluwia, nie wiesz. Super. Kuma. Podziwiam, kogo? A nie, to ci to już tak, powiedziałeś, tak, tak. bo ja już się zawiesiłem i tak no, pomyślałem o swojej nie, matce trochę. No, super. Ostatnio wzruszyłem się gdy? E, gdy. Kurde, no to, to jest trochę ciężkie pytanie. Bo. No. <słuch> U psychologa jak byłem ostatnio, bardzo się wzruszyłem tam historią w ogóle, jakby którą. Zacząłem opowiadać mojej pani terapeutce, i ona, no, a propos mojej rodziny i całej, całej historii związanej z Holokaustem, mhm. to tak naprawdę, wiesz, tak mnie trochę, że tak powiem, nawet, tak, wzięło prawie na łzy. Jak ja się wajrzy wej, w siebie, to, tak, tak. To, to było dosyć tak ciekawe doświadczenie pierwszy raz tak głęboko wszedłem wiesz, mhm. w ten temat. Nie? Pomyślisz, bo, bo że kiedyś bym taki sceptyczny do tych terapeutów i tak dalej, No ja nie. Też, ale to jest normalne, wiesz? No. To, myślę, że to jest w ogóle normalny taki, e, normalne takie zachowanie, wiesz? Bo to, czego nie znamy, zawsze się czegoś wiesz, obawiamy. Tak, czyli... ja, mi się wydawało, że to wiesz, na jakiś książek, jakieś ale nie wiesz? Można pójść z kumplem na piwo nie pogadać tam z partnerką czy partnerem, nie wiesz. No, po co płacić tyle hajsu za typa, co tam siedzi w tych okularach, w swetrze, wiesz, W ogóle cię nie kuma, bo jest z innego świata, nie? Co on może w ogóle rozumieć z tego, co ty ży... I nagle gąk, nie? Hmm. Wiesz, <laughs> znaczy, zawsze fajnie mieć takich przyjaciół, z którymi można porozmawiać. Pewnie, ale Natomiast to, oni nie są obiektywni. To, to są dwie różne rzeczy. Trochę... Tak, 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 bo tu masz obcą osobę de facto, nie? No, I mówię, wiesz, jakby przy otwieraniu, jakby mówię, w w ten desen jakby przed otwieraniem się przed obcą osobą tak mm. naprawdę, wiesz, no, to jest coś, wiesz, ja jestem otwarty w sumie, ale no dawno nie doświadczałem czegoś takiego, mm. to jest, że tak powiem, taki krok, który jak w sumie przejdziesz, mm -hmm. to jak? jest ci nagle czujesz, że jest ci w ogóle tak, no. le, latasz prawie, mega bezpieczna sytuacja, tak, to tak, jest przecież tak, 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 tak naprawdę. Tak. Tylko, że jeszcze no mówię, jak trafisz jeszcze na odpowiedniego człowieka, no, no. to jest naprawdę wygrałeś, nie? No. No, super. O, pewnie wiesz, musisz spotkać, to tak ze swojego doświadczenia mówię, ze, ze trzech terapeutów doskonałych, wśród tych, mm -hmm. których spotykasz i jeden z tych doskonałych będzie y, pasował do ciebie. To, to, to trochę do trzech jest. razy sztuka, tak? No, 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 ale to jeszcze wiesz, no, to, to jest gęste w takim układzie. Na koniec, najgorszy temat do rozmowy to... E, najgorszy temat do rozmowy to chyba wiesz co w ogóle różnice między ludźmi, jakby takie polityczne. Oj, oj, nie, wiesz. E, e, może jakieś takie kulturowe, wiesz, no, zmagam się z tym jakby od lat. Mhm. No i zazwyczaj zawsze niestety wychodzi na to, że wiesz, no, moje korzenie to są to jest najgorsza nacja i i, I często za to obywałem, nie? więc jakby dla mnie to jest taki temat, który, wiesz, lubię, znaczy dla zainteresowanych to jest okej, okay, mhm. ale jakby jak wchodzi to w, to w taki ton os, o, oskarżycielski jakby, to mhm. ja już, wiesz, kiedyś walczyłem, mówiłem to, co myślę, a przez ostatnie lata dużo mnie jakby, wiesz, nauczyło to, żeby jednak jakąś tam część zachować dla siebie jednak, wiesz. Jak ktoś jest przekonany do czegoś, to trudno go... Nie, no tak, bo wiesz, to, takie, to jest tak jak dyskusja o polityce, czy, czy właśnie o, o, o takich rzeczach światopoglądowych, to... To ciężko mówić o dyskusji, bo ani, ani w tych wymianach zdań nie występują jakieś merytoryczne argumenty po obu stronach, bo po jednej mogą występować, ale nigdy nie jest tak, że występują po obu. I to zawsze się kończy tak, że każdy zostaje przy swoim. Boże, I jak gdyby to, to nie ma sensu. Yy, yy, obiecuję, że m, będziemy unikali takich rzeczy, ale yy, nie mogę dać słowa. Dobrze, no postaram się, że wiesz, jakoś... Że A no, jak się będziemy coś... zbliżali do jakiejś Dobry, granicy, to po prostu yy, ten trzeba będzie, będziesz musiał ją postawić. Dżingiel. No to dżingiel. To są Rozmowy Rawicza. No, to jesteśmy po dżinglu. Super. To ci muszę powiedzieć, mój drogi, że wolontari wolontariatem mnie zaskoczyłeś, mm. ale y, tym, czy mnie najbardziej zaskoczyłeś, to wczorajszym mailem. Oh. Przysłałeś mi takie y, y, krótkie dossier. No tak, wiesz, to jak zawsze e, e, ktoś mnie prosił o jakąś rozmowę mhm. lub, nie wiem, jakieś wiesz, warsztaty, to, no, to jest jakby taka proforma, nie? Że no, no, coś tam o. trzeba wysłać. O ja też mam ci, takie gotowe. No powiem ci, że ja w ogóle raczej wiele lat jakby no, unikałem takich sytuacji, że tam muszę się tak wiesz, jakby uzewnętrzniać mm. ze wszystkiego, bo to jest takie trochę trudne, nie? No kurde, najgorzej jest mówić o sobie, nie? To fakt. To powiem Ci szczerze, że jakby e, zawsze lubiłem to w sensie, ale to, naprawdę od wielu lat już jakoś tak wiesz, przycichło to we mnie. Stwierdziłem, że chyba już wszystko powiedziałem i nic się już więcej nie wydarzy. Wiesz. Ja chcę być już nudny w ogóle, wiesz, może będzie mi łatwiej po prostu. Wiesz. wiesz co, no to ja każdemu życzę takiej nudy. A nie nawiązuję do tego dosie, dlatego że. No ja byłem przekonany, że trochę o tobie wiem, bo się znamy no parę lat, dobry. No, no tak, nawet pamiętam, wiesz, w sumie w Jarocinie tak mnie nawet, znaczy miło, to, takie było miłe zaskoczenie w sumie, jak wręczałeś na tą nagrodę publiczności. To ja ją wręczałem? Tak. tak ale ogóle, super, nie pamiętam no, tego. No, no tak myślałem, że nie pamiętasz, bo też mieliśmy wszyscy burzli w ogóle, życiu, <laughs> ale jakby dla mnie to było takie znaczące, Aha. wiesz, jakby wiesz, dostać nagrodę publiczności, to wiera ci nie zespołem, miło. to znaczy nie, no to w ogóle wiesz, to się trochę tak wywraca jakby świat do góry nogami, ale z drugiej strony, no tak trochę liczysz na to, że coś mhm. ci się takiego w życiu przytrafi, nie? Nie, no to spoko. No więc tak, wracając do dossier, które mnie zaskoczyło, bo ja byłem przekonany, że mniej więcej cię znam, mhm. bardzo mnie intryguje to, co ty robisz, co robiłeś i co robisz i czym się zajmujesz, i tak, te, wiesz, ten golem Twój jest pozlepiany z takich bardzo atrakcyjnych dla mnie rzeczy, okay. o których bym sobie pogadał. No i teraz biorę to CV, znaczy to dosię, które ty podesłałeś, mm -hmm. zaczynam czytać i sobie stwierdziłem, że mi się wydawało, że ja cię znam. Aha. <laughs> to znaczy, wiesz, to może po prostu nie jestem aż tak popularną wiesz, postacią po prostu. Trzeba to, to zmienić. Tak... Mike Herzberg, Pozwoli, że będę czytał. Tak. Herzberg, no urodzony w roku stanu wojennego, przed tak. pewnie jeszcze, przed, na Mokotowie. Przed. Tak, Mokotów. I teraz... Sporo rzeczy wiedziałem, ale nie wszystko. Polski artysta żydowskiego pochodzenia to brzmi w ogóle jak notka z Wikipedii, w ogóle gratuluję. Chcia, sam chciałbym taką mieć. No okej, okay, to czy, Postaram się przeczytać jak knapik. Nie wiem, co no, nie wiem, gdzie dzieje Knapik Do... super, uwielbiam go. No. A no. przeczytał kiedyś Twoje nazwisko? Nie, ale mojego wokalist z NOKO kiedyś, mój wokalista miał taką pocztę, że Jurgen nie może. Od... Bebera czy teraz, bo nie wiem, że ma kiełbasę, coś tam stało. Bo Jurgen jest wiesz, no, mm -hmm. super lektorem w ogóle do dzisiaj, nie? Mm -hmm. i zresztą gdzieś tam moje jakby cały czas, to znaczy wiesz, to się jakby przewija w, z racji mm. mojego tempru głosu w ogóle, bo wszyscy zawsze mnie pytają, czy ja w ogóle śpiewam, czy jestem lektorem, wiesz. Czy, co no bo powiesz, ty masz robię. głos, dykcję. Się nie no, ogóle... nie mam jeszcze, Piero, wiesz. Z, daleko mi do tego naprawdę, wiesz, jakby próbowałem, ale zawsze wszystkim mówię, że to jest po prostu moja emerytura, nie, że znaczy, ja właśnie się staram teraz tego uczyć. E, trochę słabo mi wychodzi, bo po prostu nie jestem może z zbyt konsekwentny, ale wiesz, no jakby, no gdzieś mnie to trochę fascynuje w ogóle. Mhm. Dobra, poczekaj. Polski mhm. artysta żydowskiego pochodzenia, kompozytor, współautor tekstów piosenek, basista, muzyk sesyjny, tu ci przecinka brakuje, złotnik, rzeźbiarz, technik sceniczny. Mhm. Dobra, to wiedziałem. Pod koniec lat 90. był zaangażowany w działalność WGŻ, to jest jakaś warszawska gmina żydowska, tak, tak? Tak, tak. w tym liczne seminaria związane z kulturą żydowską. To od jakiegoś czasu wiedziałem, ale dalej to jest w ogóle, to mi rozwaliłeś. 2012 zaprojektował przestrzeń synagogi Izaka na festiwalu synag synagogi, dobrze, synagogi Nocą e przez autorską wystawę Doors Open Mezuza. Mezuza to jest to przy drzwiach. Tak, tak, to, tak. Jest... to jest takie pudełko przy drzwiach z takim zwojem, wiesz, papirusu, którym po prostu jest część tam, wiesz, tekstu story. Nie? Aha, dobra. I to we wszystkich jakby domach, wiesz, żydowskich... Jest to taki wiesz, można powiedzieć symbol w skrócie, jednym wielkim takim wiesz. Wiary. Znaczy wiary też, jakiś wiesz, kultury określania, jakby, że to jest dom żydowski, ale z drugiej strony takiej ochrony, jakby wiesz, no, mhm. generalnie w wielkim skrócie. Okej, okay, dobra. To łapie z góry. Dodam, że te mezuzy były wykonane z brązu, mosiądzu, srebra i drewna tak przynajmniej tutaj... Tak, wiesz, jakby różne techniki, jakby no nikt mi nie powiedział, że tak ma być, po prostu kiedyś, wiesz, taka organizacja właśnie żydowska, która ma taki skrót JOINT. Okej. Okay. No po prostu poprosiła mnie o to, że wiesz, robią festiwal i mhm. czy bym nie chciał po prostu zaaranżować jednej z synagog wiesz, i wykorzystać tą przestrzeń do pokazania ludziom wow. tam czegoś, nie? Więc... Super sprawa, nie? nie? No wiesz, ja Zdzwanie. byłem bardzo zaskoczony w ogóle. Taka praca z przestrzenią, ale jak gdyby I... od wewnątrz, nie? Tak, i to wiesz że jeszcze... bo jak rzeźbisz, to jak gdyby interesujecie to od, od zewnątrz, nie? tak Forma, tak, tak. a tu od środka tak, wchodzi. Więc wiesz, no, nie dość, że musiałem wymyślić, wymyśleć? Leci. Wymy, wymyśleć, tak, hmm. przepraszam. Jestem dyslektorem. totalnym, więc jakby... dyslektorem no, tak, dyslektorem, po prostu... <laughs> O, świetnie, bardzo ci <laughs> dziękuję, Proszę. Że dlatego nie znam lektorem. <laughs> A nie, to nie chciałem tak. Nie, dobra. <laughs> dobrze, dobrze, nie, spoko. E, wiesz co, bo to było dosyć inspirujące, dlatego, że ja nie mogłem tam nic zrobić e, z tą przestrzenią w środku. W sensie nie mogłem nic zaczepić, nie mogłem e, tam nic powiesić na ścianach. E, no i wiesz, wymyśl przestrzeń, gdzie nie możesz nic w niej, z, znaczy naruszyć, ingerować. W, tak, ingerować w, to, w, tkankę, w ogóle, tak. No, i wiesz, zacząłem się zastanawiać. No, nie no, wiesz, no, co tu w ogóle zrobić? Nie wiesz, jak to w ogóle ugryźć? No, ale e, tak myślałem, 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 no i wpadłem na pomysł, mówię, dobra, no, w, chciałem zrobić mezuzy, yy, czyli pokazać ludziom takie jakby bardziej nowoczesne, nie takie tradycyjne jakby podejście do tematu. Uh -huh. czyli zrobić te pudełka same, nie? No, no, bo ten zwój tory to jakby wiesz, no, ja nie jestem upoważniony do tego, żeby w ogóle go umieszczać, yy, to już jakby, a też wiesz, no nie jestem osobą wierzącą, więc też mam taki opór przed jakby wchodzeniem w nie, nie swoje buty trochę zostawiam to no, ludziom, którzy się znają, jakby, wiesz, ja jestem jakby artystą, więc jakby chciałem po prostu pokazać ludziom e, Moją inspirację, jakby zupełnie. I rzeczywiście, każda mezuza była tam jakby czymś inspirowana ogólnie, więc dlatego udało mi się jakby to osiągnąć w taki sposób, że w tej przestrzeni ustawiłem takie framugi które były obciążone, rozumiesz, same framugi, no, no, same kurwa, kurwa. framugi i na tych framugach po prostu poprzybijałem te mezuzy i zrobiłem taki ciąg, jakby wiesz, taką ścieżkę, jakby przez te framugi w ogóle w tej. Więc naprawdę to wyglądało super, niestety mam tylko jedno zdjęcie, bo reszta zdjęć, nie wiem, w ogóle wyparowała, nie wiem dlaczego, ale... Um... Ale można to sobie jakoś w bardzo prosty sposób tak, wyobrazić tak, tak, akurat. Tak. Nawet jak ktoś to nie ma dużej wyobraźni, chodzisz, no. no to jest po prostu takie deseczki, deseczki, deseczki i tak sobie. No i oczywiście były, wiesz, jak to przez mojego przyjaciela Wojtka Józefowicza, który w ogóle jakby koncept mój życiowy, znaczy swój życiowy mi po prostu przedstawił kiedyś, jako młodemu chłopakowi. Eee, czyli każdą wystawę, nie tylko jakby wiesz, zaznaczamy jakby obecnością eksponatów, tylko mm -hmm. też pokazujemy, w jaki sposób one powstawały. Czyli wiesz, taki reportaż, czyli zdjęcia, wiesz z pracy mm -hmm. i tak dalej. Bo kiedyś Wojtek mi mówił, że to jest bardzo e, inspirujące i też pokazujące ludziom taką przestrzeń, wiesz, w jakiej to wszystko powstaje, że to nie jest tak, że sobie artysta siedzi, wiesz, za biureczkiem, tam coś tam i sobie coś tam rozkminia i, i, i nagle to powstaje, nie? to naprawdę jest taki proces no, siermiężny dosyć czasami, wiesz, owiany różnymi e, no. przeszkodami. Oczywiście nie zawsze, bo też to jest bardzo przyjemna praca. No tak, bo to samym, ale... jak człowiek sam ze sobą pracuje, to też jest fajne. Nie? nie zawsze, może akurat ja bardzo lubię sam ze sobą w ogóle pracować. Nie? Jestem dosyć takim indywidualistą, jeżeli chodzi o pracę. To dziwne, w kontekście pewnej rzeczy, ale to zaraz do niej dojdę. Mówiąc o Wojtku, masz na myśli profesora e, Wojciecha... Nie, nie, nie nie. Nie, tego... nie, 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 to nie jest ten pan profesor Wojciech Józefowicz, to jest A. facet, który po prostu był zupełnym, można powiedzieć, samograjem, tak, jest to w ogóle facet, znaczy mamy jakiś tam kontakt już taki mały bardzo z Wojtkiem, bo Wojtek w ogóle się wyprowadził z Warszawy, tam gdzieś mieszka w ogóle, wiesz, mm -hmm. parę ładnych kilometrów poza Warszawą. E, prowadzi w sumie, to można powiedzieć, takie, wiesz, rajskie życie, ma tam gdzieś na wsi jakiś dom, tam, wiesz, swoją pracownię rzeźbiarską w ogóle i tam, no, więc... E, no ale, wiesz, gość po prostu jakby też do wszystkiego doszedł sam. I to było takie dla mnie bardzo inspirujące. My się w ogóle poznaliśmy w takiej, wiesz co, pracowni, notabene, naprzeciwko w ogóle, można powiedzieć, mojej ulicy, w której mieszkałem na Mokocowie, na ulicy Różanej, gdzie Wojciech, twój nie Wojciech, tylko pan Wolski miał taką pracownię fotografii. Gdzie wiesz, konstruował lampy, plastry miodu? Mhm. E, I ta firma nazywała się Sandbox w ogóle. I to była okay. taka firma, jeszcze on chyba w założył, w latach chyba tam, nie wiem, 70. -tych. No, i po prostu wiesz, można powiedzieć, że pomagał w ogóle młodym ludziom w ogóle trochę się odnajdywać, czyli brał ich do tej pracowni, oni tam dla niego, wiesz, tam gieli te wszystkie blaszki, tam montowali elektronikę i tak dalej. No i ja byłem jednym z wielu takich chłopaków, niektórzy, wiesz, grali w jakichś tam zespołach, nie za bardzo widzieli, co mają robić, wiesz, tak trochę się miotali. No i tam właśnie poznałem Wojtka, wiesz, który mu projektował te softboxy całe w ogóle, wiesz czyli był projektantem e, tych lamp. E, no i tak wiesz, do mnie kiedyś powiedział: Ej, stary, e, to wpadnie kiedyś do mnie do pracowni, zapraszam. Mam ta teraz nową pracownię, wiesz, e, na w sortowni śmieci, na polmu kotowskim. E, wow. <gry> e, ja mówię: OK. Wiesz, będzie taka super biba, nie, w ogóle wpadaj, nie, taka ogromna pracownia tam, wiesz, prawie 200 metrów kwadratowych, w ogóle ekstra. No i słuchaj, ja mówię do Wojtka, mówię, wiesz co Wojtek, ale ja mam tę gitarę basową, ale chciałbym ją, wiesz, zmienić jej kształt w ogóle i może byś mi w ogóle, wiesz, jakby, no pomógł w ogóle hmm. tam, bo ja w drewnie nie za bardzo umiem robić, jestem trochę manualny, wiesz, zawsze miałem piątkę z plastyki, ale, no wiesz, jakoś nie mam narzędzi, nie mam środowiska, hmm. ja mówię, dobra, to wpadaj, nie. No, i słuchaj, no i wpadłem do niego. Tylko, że Wojtek powiedział: Wiesz co, tym to się zajmiemy później, a ja teraz mam w cholerę roboty, więc może byś mi po prostu pomógł w pracy, nie? No i tak się zaczęło, wiesz, prawie 10 lat wspaniałej, można powiedzieć, przygody, wiesz, z rzeźbą, z w ogóle z myśleniem takim, wiesz, można powiedzieć zupełnie wolnym, wiesz, nieobarczonym jakimś tam. Wzorcami albo wiesz, nakazami w ogóle. Nie, no super przygoda. Ok, nie zarabiałem wiele, wiesz, ale uczyłem się po prostu. Na studia, bo ja nie, nie poszedłem na studia, studia, więc to były takie moje studia. Kiedyś wiesz? to się nazywało czeladnik jeżeli w rzemiośle, eee, nie? Tak, tak, wiesz, on jakby, wiesz, no tak, no, znaczy ja nie byłem tylko jeden, wiesz, bo tam było dużo takich chłopaków, wiesz, i ze wschodu, bo mieliśmy takiego jednego gościa z Kazachstanu w ogóle, wow. wiesz, mieliśmy, mieliśmy kolesia z Moskwy w ogóle jakiegoś, wiesz. Później oczywiście, wiesz, moja ekipa z, z moich tam czasów mhm. wtedy też się tam, wiesz, przewalała w tej pracowni, wiesz, jakby pomagali Wojtkowi Tworzyć jego dzieła, e, gdzie później wiesz, no, konsekwencją były po prostu jego wystawy, nie wiesz? Gdzie to też było super doświadczenie, wiesz, patrzenie na to, e, jak z niczego coś, mm -hmm. coś powstaje, tak? Wiesz, bo my byliśmy na tej sortowni i tam były śmieci, wiesz. I Czasami z tych śmieci po prostu robiliśmy też różne fajne rzeczy, nie? wiesz. Czyli taki recykling trochę, wiesz. Uh -huh. I to było bardzo też y, ciekawe w ogóle. Wiesz, dużo tych rzeczy oczywiście nie, nie, nie ujrzało światła dziennego, bo, wiesz, byliśmy przy, wiesz, zawsze... Zajęci bardziej imprezowaniem od godziny 16 do godziny 2 w nocy. Później wracaliśmy do pracowni. Pracowaliśmy do 4 rano i wstawaliśmy o 15, 14, 16. To zależy dość, jak wiesz, jak się czuliśmy. No i później znowu robota, i tak się toczyło to życie, wiesz. To takie wiesz, doświadczenie. No to taka bohema. Dobra, jadę dalej, bo no. to jest przeturbo ciekawe. To teraz to, co było dla mnie jak gdyby znane i oczywiste, lata 97 2 to w sumie niedawno się skończyło. Był basistą w zespołach i projektach i tutaj tych projektów jest od cholery, łącznie z Blinded. No Blinded to w ogóle jest taka historia, wiesz co, my się poznaliśmy, jak ja pojechałem na trasę z takim zespołem, Antigama, mm. w ogóle to też ciekawa historia, jak się w ogóle poznaliśmy z perkusistą Antigamy, Byłem Krzysiem. No i Krzysiek był taki dosyć, no, taki dosyć ciekawą postacią, bo właśnie ja z Wojtkiem pojechałem do Kuchar, wiesz, tam jest taki ośrodek buddyjski. Mm -hmm. Bo wy w ogóle wiesz, w tym czasie wiesz, był takim bardzo zaangażowanym buddystą i wiesz, i też tak chciał mi pokazać tą drogę. W ogóle wiesz, przyjąłem tam schronienie, w ogóle wiesz, byłem na wykładach Olego, wiesz, no i tak sobie tak krążyliśmy, między wiesz praktyką, a że tak powiem takimi duchowymi tematami. No i wiesz, ja jakby no, byłem osobą zawsze niewierzącą, taką trochę sceptycznie patrzącą na wiesz, taki organizacje różne i tak dalej, duchowe. No i tak oni poszli tam na jakieś medytacje, pamiętam, a ja, wiesz, powiedziałem, dobra, tam ja nie idę, nie wiem, idę sezerać, luga w ogóle, czy coś tam, no i patrzy i Krzysiek Bętkowski tam sobie gdzieś chodzi, taki, wiesz, wydziabany cały koleś, jeszcze miał wtedy takie, wiesz, mikrodredy tutaj, jakieś ten, kolczyki w ogóle, wiesz. No i tak patrzymy się na siebie i on mówi, a ja cię z kimś znam, A ja mówię, no, ja cię znam, wiesz, stary, no jesteś perkusistą jednego z moich ulubionych zespołów granic korowych, nie, Antigama. On mówi, a tak, spoko, a ty grasz na czymś pewnie? A ja mówię, no jestem basistą, znaczy próbuję w sumie gram od tam paru ładnych lat, a on mówi, to zakładamy zespół. No, i to jeszcze tak z miejsca założyliśmy zespół, nazywał się Dziad Zakonnicy. E, gdzie jeszcze z Hametem, e, takim gitarzystą, żeśmy sobie we trójkę grali, a później dołączył do nas Blisu z Uba Prusiaka. Mm -hmm. Znana postać yeah. warszawska, wspaniały w ogóle człowiek, e, też mega utalentowany, świetlik w ogóle. Tak, wiesz, tak, no, tak. No, super postać w ogóle, niesamowity humor. Wzięty świetlik przede wszystkim. Wiesz, no, bo dawno z Blicem nie rozmawiałem w ogóle, można powiedzieć, wiele lat, ale ten. No i. No, i tak to się w sumie zaczęło, że z Krzyśkiem od razu złapaliśmy flow. Potem się okazało, że jest trasa, wiesz, antigamy. Mhm. Tylko, że to też jest bardzo zabawna historia, dlatego, że basista jakoś nie wiem, stali się z nim, który również był złotnikiem. O. A ja w międzyczasie już zacząłem tam, wiesz, pierwsze kroki stawiać jakby, wiesz, też z drugiej pracowni mojego dobrego kumpla, wiesz, coś tam się uczyłem tego złotnictwa, tak wiesz doraźnie no i Krzysiek mi zadał pytanie, ty za dwa tygodnie jest trasa, możesz się nauczyć tam, nie wiem, 45 numerów, nie? No i wiesz, takie wyzwanie w ogóle, nie? ja tam, o kurde, no wiesz, każdy numer tam trwa, nie wiem, może z 20 sekund, nie? No ale... Albo coś ale... No to było dla mnie dosyć takie, wiesz, przytłaczające. No jakoś dałem radę, no nie wiem, trudno mi to ocenić. No ale po... I na tej trasie był zespół Nya, <gry> ze sławetnym z Kobonga, zresztą wspaniała postać. No i był tam zespół Blinded, Aha. który, można powiedzieć, że zaczynał, wiesz, już być bardziej znany szerszej publiczności. No crazy kolezie, w ogóle, wiesz, odpięte wrotki, 100% rock'n'rolla. No i tak się poznaliśmy i wiesz, i z Hawokiem z gitarzystą e, e, bardzo się polubiliśmy i mieliśmy bardzo podobne flow wtedy e, i różne spostrzeżenia jakby, wiesz, na życie, no i wiesz, po paru latach stało się to samo co z Antigamą. <grym, <grym, w ogóle. <grym>, Czyli jak nie wiemy do kogo zadzwonić, no to zadzwonimy do Majka, bo on generalnie może da radę, nie? No i generalnie tak było z, na trasie właśnie z Blinded. E, po której to było płycie?

Sorry, wiesz, to nawet nie pamiętam szczerze. Mówiąc. Bo ja, z dużo tego. ja mam wiesz to, bardzo dużo problemów jako dyslektyk w ogóle z zapamiętywaniem dat i, i, Luźne, i haseł w ogóle Ja, nawet mam, ja, mam, ty, ja mam też Sorry, pamięci. panowie, ale to chyba była ich, nie wiem, trzecia płyta. To już tak na srogo to było. To już znaczy po... tak, oni już wtedy. Oni to już już... wtedy na... Znaczy to była, wiesz co, płyta po zmianie wokalisty. Aha. Czyli. Z... Czyli Pat Patryk już tam nie śpiewał w każdym razie, i nagle wzięli, wiesz, kolesia, który wilku zresztą, który tam, wiesz, jakby w ogóle zmienił trochę oblicze i e, w ogóle blinded, bo zupełnie inny. Tak, inny inaczej śpiewał. No mhm. to inny trochę zespół. No, no, jakby, no, no. Nie? no i wiesz, i ja po prostu jakby też przed faktem zostałem postawiony, że jadę na trasę. Znaczy, czy bym w ogóle chciał, nie? No, a że bardzo lubię chłopaków i wiesz, ich bardzo cenię i można powiedzieć, że też zawsze byłem ich fanem, nie, bo jakby nie, mm -hmm. wiesz, nie, nie boję się tego słowa, ta muzyka zawsze mnie inspirowała, wiesz, to takie trochę neurozji wiesz, a ja w ogóle lubię takie smutne rzeczy, Wiesz, no, nie wiem jak ale, ty, ale... No tak, ale no te, te zwłaszcza z Patrykiem to tak, się tak. w ogóle... No i wiesz, i Patryk też jest taką postacią dosyć mocną, nie, on jest taki ekspresywny i w ogóle facet, wiesz, on jest jeszcze taki postawny, mm. wiesz, i zresztą no fajnie się z nim gada, no. Ja, ja, no, ale on no, no, Nigdy o... nie miałem z nim dobrego jakby flow też, mhm. mogę powiedzieć, e, tak szczerze, ale no, bardzo go szanuję w ogóle, jako w ogóle, wiesz, artystę. No też poza, poza muzycznie też się realizuje. No tak, no i się, wiesz... I pisze, i też no, grafikiem jest, z tego co wiem, w sensie komputerowym. Aż widzisz, aż tak dużo I, o nim wiesz, nie wiem. Chyba tam jakieś takie rzeczy robi, wiesz, jakiś no, skład robił, no, nie, znaczy no, w ogóle jako... Kurde, nie, nie wiem, co teraz robię, ale ja tak parę lat temu tam ja w jakichś dużych wydawnictwach pracował jako... Taki, taki składak, nie? Tegoż, więc, grafik nie? odpowiadający za, 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 za warstwę tą wizualną nie? tych drukowanych rzeczy. Nie, no mega postać w ogóle. No, no, I ten... mega zespół to był. No. Nie, no wiesz, oni teraz chyba coś zresztą tam próbują wydać chyba. Jakoś wiem, że Hawok jakby zrobił taki projekt jakby obok Blinded, bo Blinded już nie ma. Znaczy, no nie wiem, chyba, że powstanie chyba, znowu, że, no. czego życzę chłopakom, bo no, konia uwielbiam, w sensie i Bartosza Herwy tak samo, wiesz, to są naprawdę dosyć ciekawi ludzie, nie tylko jako muzycy w ogóle, ale też, wiesz, prywatnie, wiesz, banie takie w ogóle, e, bardzo fajnymi rzeczami się w życiu interesują i dużo mają innych projektów, wiesz. E, no konio w ogóle, też jak Krzysio Bętkowski z Antigamy, bo ja mam w ogóle tak, wiesz, to trochę, że hmm. bardzo lubię muzyków, jak zamykam oczy i ich słyszę to wiem że to są oni nie znaczy i nie ma takiej opcji żeby ktoś ich podrobił no na przykład nie wiem jak, jak, jak pastorius na przykład nie bo tak. no, wiesz o, no po dobra. prostu ktoś ci puści ten bas i wiesz że to jest on nie i to, i tak samo było zawsze z koniem jak słuchałem jego wiesz tych popieprzonych po prostu wiesz podziałów e, i też sposobie jakby techniki jaką wiesz konrad ma no to w ogóle to jest fenomenalne, nie wiesz. I, I dlatego wiesz, no, ja tu w ogóle miałem taki, można powiedzieć, z, wiesz, kopnął mnie taki kolejny zaszczyt w życiu, nie? Że w ogóle mogłem tam sobie, wiesz, z chłopakami pograć. A coś tam, wiesz, jakby, jakby też się sprawdzić, no wiesz. Nie, bo to jednak jest dosyć spore wyzwanie. No. Nie wiem, czy dałem 100% radę. Na pewno nie jestem wiesz, mistrzem świata, jeżeli chodzi o, o, o muzykę. Natomiast zawsze wiesz, traktowałem granie w ogóle jako taką yy, raczej inspirację, wiesz. Kurde. Nie, nie traktowałem tego <laughs> tak matematycznie, wiesz, uh -huh. dlatego. Bardzo lubiłem dżemy różne, wiesz. A mówisz o jak gdyby podejściu tak, do grania, tak, tak, a nie grania. o znaczeniu grania, Takie to grania w życiu. Obrazu, wiesz o co chodzi, kłam, nie? Kłam, kłam. Czyli wchodzę w coś, nie boję się tego, bo lubię to. Ale to jest dla mnie zawsze jakieś takie wyzwanie. No i wiesz, no nie zawsze było różowo, nie zawsze dawałem radę, nie zawsze po prostu przez. Bo ja jestem tak naprawdę introwertykiem w ogóle, wiesz. I raczej no, tego lubiłem. Lubisz pracować sam. Tak, tak. Chociaż i to mi się gryzło właśnie z zespołami. Jak no właśnie, że... wiesz, to było zawsze dla mnie trochę bolączką, bo ja tak naprawdę wiesz co, miałem zostać wokalistą. Ale przez mój introwertyzm po prostu zostałem basistą. Okej. Okay. Rozumiem. Trochę z tyłu jednak. Tak, tak, tak trochę bezpiecznie, wiesz, tak. No i nie trzeba solówek napierdalać tam. No wiesz, przed... to różnie z tym było później. <laughs> <laughs> ale, ale rzeczywiście do tych solówek nie, nie za wiele w życiu zagrałem. Boże, całe szczęście dla, dla słuchaczy, wiesz. <laughs> Dobra, jadę dalej. Jest także laureatem Nagrody Publiczności, to już powiedzieliśmy, festiwal Festival 2011 oraz finalistą pierwszej edycji Must Music. Pamiętam to, bo ja wtedy zdjęcia tam robiłem w ogóle. Tak nasze ścieżki się przecinały. Tak, <laughs> tak. Dosyć tak, zabawnie. Tak. To była śmieszna historia. Ta ta. Ta w ogóle, <laughs> wiesz, ja tam nie chciałem być w ogóle. Znaczy my tam w ogóle, wiesz, to, to, w ogóle zostaliśmy jakby złowieni na wędkę, wiesz, nie? To, czy, z tego, ja zapamiętam, nie pamiętam oczywiście naszych rozmów, spotkań tam, <laughs> jakichś takich, bo <laughs> to ja byłem w pracy, wymieniłeś się tam swoje zadania, nie? Ale Aha. pamiętam, że no, moim zadaniem było fotografowanie tego, więc jak gdyby wszystkich tych uczestników tamtej edycji no musiałem jakoś widzieć, nie? No tak, wiesz, to, też to była bliżka. pierwsza edycja, nie? Więc tak, też nie tam, wiedziałeś, coś. czego masz się spodziewać. Chyba ja też w ogóle wtedy wiesz. to było tak, że jakoś tam kilka odcinków chyba w zastępstwie za Tarasa. Aha. Już nie pamiętam, jak to było, wiesz, bo to, no, to ten, nie? Ale nagle jest taka ekipa kolorowych, śmiesznych kurwa ludzi. <grywa> tak, w ogóle się <grywa> się <grywa> mają na wszystko wywalone, nie. Hmm. Wydzie, Dosłownie, nie. słuchaj, I... tam wszyscy się prężyli w ogóle tak, tak wiesz. Tak. A my w ogóle I mieliśmy... To było takie zabawne. No dobra, nie? <grywa> no. A, no to, a długo to zajmie? No co, aha, no dobra, bo tam to, ten McDonald's. Tak, tak, Tak wiesz, takie mieliśmy podejście, że my nie mieliśmy takiego oparcia na to straszne, a wiesz, produkcja jakby Polsatu nas tam znalazła przez jakichś ludzi w ogóle, bo my byliśmy w ogóle po trasie takiej koncertowej w Europie, i w ogóle mieliśmy inne aspiracje. Wiesz, no, no, no śpiewaliśmy, tak. znaczy, no Jurgen, wiesz, no, śpiewał po angielsku, wiesz, piękne melodie, zajebisty wokal. Wiesz, no jak tam, nie wiem, w Londynie graliśmy sporo koncertów. No, bo tam pojechaliśmy, wiesz, grać. To też historia taka w ogóle z Bukerem, który nas po prostu, kolokwialnie mówiąc, wydymał. Musieliśmy sami sobie załatwić koncerty, ale to naprawdę był, świetna historia. Mówię, naprawdę. Nawet, nie wiem, czy dzisiaj uda nam się to opowiedzieć, ale. No i wiesz, no i muzyka też jakby nie z Polski, nie? zupełnie. Więc oni tam podchodzili do nas i mówi skąd jesteście? A my, że. Z, że z, Pol z Polski, nie? oni z Holandii? Ja mówię, nie, z Polski. W Polsce się tak gra w ogóle? W ogóle nie brzmicie jak z Polski w ogóle, nie wiesz? I to był dla nas taki, wiesz, fajny punkt. No później jeszcze wiesz, gitarzysta POD się do nas odezwał w ogóle po, po tym czasie. No, jeszcze pamiętasz taką platformę MySpace? Tak, no, no, no to właśnie tam wiesz, pierwsze trzy single uh -huh. z Noco. E, znoko umieściliśmy, no i nagle się okazało, że jakiś koleżko, wiesz, myśleliśmy, że to żart w ogóle, nie? No bo wiesz, P.O.D. się do nas odzywa i tak, żeby, żeby chciał nam płytę wyprodukować w ogóle, nie? Ale tak... Byśmy przed płytą, wszystko się zgadzało, tylko że nam się po prostu finansowo jakoś to nie zgadzało. Nikt nam nie chciał dać na to kasy. Eee, no wiesz, to też wiara w, te, w, te, w ten gatunek muzyczny, Wtedy no tak, tak. Byliśmy dosyć wyjątkowi jak na te czasy, bo takiej muzyki już się po prostu nie słuchało. Ja tak, znaczy z perspektywy czasu tak na to patrzę. No wiesz, okaże się, nie? że ciągle to gdzieś tam pod te wody gruntowe płyną. Ciągle, tak, nie? tak, znaczy wiesz, no ten, ten grunge hmm. z takim New Metalem połączony to, to był też taki, można powiedzieć, dziwny golem, nie? Kolejny golem. Ta, kolejny dziwny golem. Więc e, Masbine Music, no fajna, fajna przygoda. Oczywiście produkcja chciała, żebyśmy grali covery Metaliki, ale zagraliśmy do końca swoje. Nawet e, później chcieliśmy, powtórzyć powtórzyli tą balladę e, Betoc, e, e, która no, była jakimś tam hitem nawet w Antyradiu parę ładnych tygodni. E, wiesz, i chcieli, żeby byśmy po prostu to zagrali na koniec jeszcze raz. A my postanowiliśmy zagrać nasz najmocniejszy numer i mieć to po prostu, wiesz, mieć na to wywalone. No i dzięki temu Enej, wiesz, dostał kasę i super. Zresztą bardzo fajne chłopaki, pozdrawiam. <śpuszczak> <śpuszczak> no ale to, to trochę, wiesz... Ale na mnie o to chodziło, wiesz. Znaczy, no. Wykorzystaliśmy po, po to w sumie ten program, żeby jakby pokazać się szerszej publiczności. I muszę Ci powiedzieć, że jak spotykam ludzi po latach, Którzy tam Pracowali. jakoś. Nie, Ale. ludzie, którzy siedzieli przed telewizorem. Sobie, Aha, tak. o tym. Na przykład, wiesz, zadaję pytanie, a pan to jest muzykiem albo coś? No bo wiesz, no, chodzę tam, nie wiem, do dentysty czasami, nie albo coś. Ja mówię, no, że tak, że coś tam, no, a jakiś zespół, ja mówię, że no nie wiem, może. Wiesz tak. I... No, oko coś tam. A ona, o, tak, to w Mass The Music, super zespół. W ogóle wiesz, taka pani tam, fezjerka, czy pani do dystka, wiesz, jeszcze to pamięta? Kupa czasu minęła, w ogóle. No, wtedy wiesz, chyba te programy miały większe znaczenie, nie, jak się okazuje. No, tak nie było tych reklam z Berlinkami, wiesz. Tak, wiesz. wtedy tak, jeszcze te tak. pierwsze edycje były super. Bez parówy, wiesz. Tak, bez parów były, wiesz. I to było fajne, w ogóle. No, tak, Akurat tak, bez parów się tam wiesz, załapaliśmy i to było super. A tak. później za tym sobie nie poszło. Jak no, ale... zwykle w Polantowie, wiesz, czy... spoko. No i fajnie. Tak, fajna przygoda. No wiesz. i przynajmniej Ena ma komu dziękować nie? Za... <laughs> za radykalizm. Nie? Tak, znaczy, wiesz, no bo nie przyszliśmy po to, żeby wygrać tam pieniądze, czy tam nie wiadomo, co. Po prostu spędzić fajnie czas, wiesz, i spotkać <laughs> fajnych ludzi. Nie? Wiesz, Nazywamy tak. się Ena <laughs> i gramy rock'n'rolla. Mi się skojarzyło? Był taki basista, co tak przedstawiał swój zespół. Tak. No. Zespół się nazywał Motörhead, wow. a basista nazywał się Lemmy. I a, każdy no tak, tak, zaczynał gra. właśnie w ten sposób. A, tak, pięknie, Nazywamy tak, się tak, Motor tak, tak, i pięknie. gramy rock'n'rolla i jeb. Eee, Dobrze, poczekaj, bo tu jak gdyby nie wiedziałem, że taką osnową naszego spotkania stanie się twoje dossier. Ale to, to czego <laughs> nie widzę. No już wiesz, to czytać. No dobra, to ten Mud, to przeskoczymy, no tak, a też był to... przekolorowy i w ogóle, A to każdy wie. No no to, wie w, nie... Wiesz to w każdym wymiarze, bo pierwszy mód, to kto pojechałem jako menadżer zespołu 6 na 9 e, takich hipisowskiej kapeli, Aha. w mi Mieliśmy koło fundacji samolot. Menadżer. Tak, jako menadżer pojechałem, słuchaj. Dobra. E, wiesz, chłopaki Aha. po 20 lat, wiesz, grały, e, Ja, wiesz, chłopakom tam próbowałem coś załatwiać, bo się bardzo przyjaźniliśmy, wiesz, no. to, wiesz. Udawaliśmy lata 60. 70., wiesz, było fajnie. Ja wtedy słuchałem co prawda ostrzejszej muzyki, ale e, do tej pory jestem fanem, wiesz, King Crimson i, o, e, panie. i nie no i wiesz, i całej no, tej hipisiarskiej no. w ogóle sytuacji, Teaty. gdzie scena była. A, a tak, nie no, wiesz, długo wymieniasz. No Jestem wielkim fanem Hendrixa, nawet mam go wydzieranego, po prostu no, uwielbiam tamte czasy, nie, tą wolność i <grym> w ogóle ten sposób myślenia, nie? Natomiast, no i wiesz, po prostu graliśmy i pewnego dnia tam się okazało, że z takim kolesiem, z którym chodziliśmy na piwo do jednej knajpy, że on jest tam, wiesz, operatorem w ogóle na Woodstocku i w sumie jest taką, można powiedzieć, prawą ręką wsiaka nie? No i... Nagle Owsiak zrobiło nas film, puścił go na Woodstocku i że wiesz, taki był PR, że kapela nawet z garażu może zagrać na Woodstocku. Uh -huh. Znaczy, koncert był, że tak powiem, to chyba był trzeci w ogóle w historii tego zespołu. <śm> 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 I dużo o tym opowiadać, natomiast wiesz, niesamowita przygoda. Za drugim razem pojechałem na Ustok jako techniczny. Zespołu mhm. e, al e, takiego trash metalowego mhm. zespołu z Ostrąki, który moim zdaniem, jakby teraz wrócił, czego życzę chłopakom po latach, no myślę, że by nieźle tą sceną, no bo to wiesz, no długo o tym powiadasz, naprawdę mhm. zajebiście techniczny, solidny, wkurwiony trash z fajnymi też melodiami oczywiście. Taka godzira. Wiesz, co? No dobra, niech będzie Gojira. No, z... tylko tylko że z innym wokalem trochę wiesz, ale no e, szkoda, że, 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 że tylko chłopaki z, wiesz. Jakby skończyli na, na, na Woodstocku i tam na jakichś paru trasach. No, a trzeci raz, no to już pojechałem z zespołem Plan, yy, gdzie to już było planowane, wiesz, i wtedy już były tam... No to to w Znoko nie byliście? Nie, ale? nie, Znoko to w ogóle Nasowsiak nie chciał, nie, Aha. bo on stwierdził, że to taka, wiesz, popowa muzyka chyba dla niego, no i coś tam nie pasowało, wiesz, w ogóle zupełnie. Kurde, nie? mi się wydawało, że ja was, właśnie, że Znoko to pamiętam z... Nie, my próbowaliśmy, ale. to może jakiś się nie podobało. się mieszać. Z no. na pewno wiesz. Dużo no, tego nie jednak. No trochę tak. <grym> Więc z planem później po, pojechałem i w sumie to była super przygoda. Tylko, że już też, też trochę takiej innej formie. Dla mnie ten ustok trochę jednak to nie był ten ustok, na który ja jeździłem kiedyś, nie? Od początku, że wiesz, mhm. to już. No, rzeczywiście... no, ew ewoluował i ewoluuje, nie? Teraz tak, jest znaczy, zupełnie inny. Trochę jest inne tak? prawo się, zmi no, prawo no, no, się no, tak, zmieniło. prawo się zmieniło, wszystko się zmieniło. Tak, tak. Jakby no już nie można sobie po prostu zrobić imprezy na klepowisku i nie, żeby wszyscy się bez troską bawili, tylko jednak e, jest dużo rzeczy <noise> się składa na to, żeby w ogóle zorganizować taką imprezę. się Okazuje w tych czasach. No. Pamiętam. To był, to był taki, potem przez kilka lat chodziło jako dowcip. Doświadczyłem takiej sytuacji, że stałem wiesz, tam przy, po obu stronach sceny głównej, były to takie gwiazdy nie? techniczne nie? Tam między backstage'em a ten. No i tam stoją ci patrolowcy, tam jakby pilnują, żeby tam się nie, tam niewłaściwe osoby się nie dostawało na teren zaplecza. No i podchodzi taka dziewczyna. Taka dobrze już wiesz, zrobiona, nie? Mm -hmm. Szczęśliwa w każdym razie. O, o może tak, nie? W, tak, w takim mniej więcej jest stanie, ale taka, yy, co się niepokoi, nie? No i tak, akurat staliśmy najbliżej, tam jakieś papieroski zapaliliśmy, mieliśmy przerwę między zdjęciami. E, nie podchodzi i tak do mnie, przepraszam pana, gdzie tu jest wyjście? <laughs> no, naprawdę, to takie pytanie, nie? To takie trochę, co takie się trochę zdziwiło? to powiem no, no, uderzyło mnie to mocno, nie? No, bo jak gdyby wiesz, no, teren otwarty, mm -hmm. żadnej bramy, żadnego. No, po prostu wiesz, ludzie napływają ze wszystkich stron tak. i odpływają sobie we wszystkie strony tak. jak chcą. Namioty się rozbijają po lasach wszędzie, nie? Jak gdyby. Ta swoboda. Wiesz, nie. no kurna, nie wiesz? Ten, I nagle ktoś w środku Taki Takiej otwartej przestrzeni, podchodzi do ciebie i się pyta, gdzie jest wyjście, nie? To wiesz, Confused, No nie? to tak było dobre. No i to potem latało jako dowcip w różnych rzeczach. Dobra, ale to. Ja nie no wiedziałem, móc no, no, to, kto jak no. gdyby wiedziałem, oczywiście pomyliłem sobie wspomnienia. No ja, nie, Ale to luz, yy, ale tutaj to już mnie zadziwiłeś. O tym nie wiedziałem. To będą dwie takie rzeczy, których nie wiedziałem. 2005 rok był kierownikiem muzycznym i autorem muzyki do sztuki teatralnej pod tytułem Tumoreles, chyba tak to się... Z... Tumoreles, okej, okay, to w ten sposób. No tak dziwnie pisane, bo to no tak, właśnie. wiesz, tak się powiem, nasza producentka i w sumie autorka tej sztuki, wiesz, Anna Jankowska, też taka niesamowita postać. Uh -huh. Teraz ma taką firmę Hultaj Polski, to się nazywa Robiciuchy wow. w ogóle. I no nie, no i w ogóle taka bardzo kreatywna postać z Berlina, tak, bo Ania wiele lat mieszkała w Berlinie i tam w ogóle jakby swoją twórczość rozwijała. Rozwijała, bo ona jest taką tancerką, tylko że taką. Performatywną? Uh -huh. wiesz, performerką. Performerką taką, wiesz, i, i po prostu nawet gdzieś no. jest ta sztuka na YouTube i w ogóle jakiś tam wyczyn z tam, właśnie z tego spektaklu, gdzieś tam naszego, naszego gdzieś tam zapisany. A jednocześnie byłeś członkiem grupy w tym czasie teatralnej Trawa. No przez, właśnie przez to fał. było to samo, okay. e, tylko Dobra. To, wiesz, bo znaczy zamysł był tego, że e, ja Anię właśnie poznałem na imprezie w ogóle w, u Wojtka w, hmm. w, w pracowni hmm. rzeźbiarskiej i Ania, e, wiesz, mieliśmy bardzo dobry flow, ja zresztą bardzo lubiłem... E, Wtedy poznawać, wiesz. No, no jak się jest młodym, nie, wiesz, du dużo ilość ludzi, wiesz, różnych, wiesz. I byłem bardzo ciekawy w ogóle wszystkiego, no. Ale Wiesz, przez to, że jako młody dzieciak bardzo lubiłem Chopina w ogóle i w ogóle muzykę o. filmową. A chodzisz i... na koncerty Chopinowskie? Tak, chodzę co, no, co nie Jak tylko jest sezon, to wiesz, chodzę. Kocyk, no oczywiście, no, to, to jest cudowne. To jakby, wiesz, trochę. Nie chodźcie tam. To nie, w ogóle nie, nie, nie przychodźcie w ogóle. To się nie. Tam jest źle, głośno, tak, brzydko, śmierdzi. Tak. Przychodzą sami narkomani. W ogóle nie. No tak, no, w skrócie. Nie, bo jak przyjdą, to przynajmniej dwa miejsca można no, znaleźć. Znaczy no. wiesz, no, ja się cieszę, że z roku na rok po prostu jakby ta impreza jednak e, zbierać coraz większą publikę, no. mimo tego, że jest to muzyka, którą wiesz, cały świat zna i można korzystać w różnej interpretacji. To jest też mega. Jakby niesamowite i mega, że w ogóle ktoś się chce z tobą taką rzeczą podzielić, nie? To o, jest jakby super. To w takich warunkach. Ja znam ludzi, znaczy poznałem osoby, które przy Jeżdżą do Polski specjalnie, tak sobie układają pobyt, jakby mm. turystycznie, urlopowo, żeby w tę niedzielę. Wow mieć takie punkty węzłowe, nie? Sumie, że przez trzy tygodnie i trzy chociaż takie niedzielę łapią, nie? To, to w ogóle szapobarze komuś w ogóle się chce w tych czasach słuchać takiej muzyki też, nie? I, e, I wracając do tematu, to wiesz, tak zawsze mnie to gdzieś tam fascynowało, no, ale z racji tego, że wiesz, ja się zawsze traktowałem jako w sumie szarpidruta, <laughs> po prostu w, w skrócie, e, a muzyka traktowałem po prostu bardziej jako inspiracje i wiesz, mazanie po ścianach, taki performers może bardziej, to takie, wiesz, ona jakby zrealizowała moje takie, takie wiesz, takie małe marzenie, nie, wiesz, że Kolejne. Kurde w tak młodym wieku, wiesz, mogę sobie po prostu coś takiego zafundować, nie, i wiesz, i Coś takiego, dzisiaj... czyli, czyli przygotowanie, kom, skomponowanie tak, muzyki do. No, wiesz, sztuki. Znaczy, tak, wiesz, znaczy dla mnie to było na, wiesz, na tyle ciekawe że ja po prostu jakbym byłem pozbawiony lęku w ogóle, wiesz, w sensie teraz jakby ktoś powiedział, ej, Majki, wiesz, mam teraz taką sztukę teatralną i może byś skomponował muzykę do tego. To wiesz, powiem ci, że e, naprawdę na początku <laughs> bym nie trochę, e, nie wiedziałbym, co odpowiedzieć, na pewno, znaczy nie, na pewno bym powiedział, że muszę to przemyśleć, wiesz, a wtedy to było tak, że dobra, zrobię, spoko, luz, nie? No, wiesz, to jest ten przywilej młodości, nie? To jest, było tak piękne wiesz i to było takie naiwne i było takie czyste jak teraz na to patrzę i że no Ania też jakby mi zaufała eee... no bo ona dopiero co przyjechała do Polski, w ogóle, w sensie, z, wiesz, z tej emigracji artystycznej, można powiedzieć. Wiesz, i w ogóle coś takiego chciała zrobić, wiesz, ona miała bardzo duże kontakty tam, bo to, wiesz, na tej scenie Teatru Narodowego, w ogóle, wiesz, jakby to było sygnowane, więc. W ogóle, wiesz, no, jak. Wiesz, ja wtedy nie miałem też świadomości w ogóle takiej, że to jest wow, coś, nie? Aha. Że to są zaangażowani jacyś ludzie, że to jacyś ludzie to zobaczą, tacy nie tylko z podziemia, wiesz? i wiesz Przyjdą panie w garsonkach. No może, nie wiem, wiesz? No to było takie wszystko dla mnie obce zupełnie, nie? E, Ania, wiesz, jakby załatwiła nam... W tym, w tym domu oficerskim, tym garnizonowym róg, tam gdzie było kino Grunwald kiedyś. Mm -hmm. Pamiętasz? Róg niepodległości, ale i niepodległości Haubi Madalińskiego. Madalińskiego czy Haubińskiego? Nie, Madalińskiego. Madalińskiego, Madalińskiego, Madalińskiego. dobra. E, no do dzisiaj jest ten... Tam jest do kultury. Tak, tak ta, czy teatr, czy teatr żydowski chyba teraz przez ta. chwilę ma tam swoją jest szansa, siedzibę. No. Albo miał, nie wiem, albo ma jeszcze jakiś tam część sceny. No i wiesz, w ogóle nam tam załatwiła próby. W sensie my tam, wiesz, mieliśmy próby raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu na tej scenie i wiesz, początkowa faza była taka, że my gramy na żywo właśnie dżem. Opierając się i patrząc się na tancerzy i taka, wiesz, miała być wymiana Aha. ogólnie, nie? I wiesz, no i tam generalnie, no wiesz, ja już wtedy grałem w, nie, chyba w sześciu projektach naraz albo i więcej, wiesz, których nawet już nie pamiętam nazwy. No więc wiesz, tak brałem tych muzyków w ogóle z tych kapel, wiesz, którzy podobnie jak ja trochę pewnie może sobie nie zdawali sprawy, co to może być i gdzie nas to zaprowadzi. No, ale jakoś się mi właśnie wyklarował taki skład, który wiesz, ja dążyłem do tego, żeby to była muzyka totalnie eksperymentalna, totalnie zbikowana, mhm. totalnie nieprzewidywalna i, i chciałem to po prostu za każdym razem, wiesz, jakby pokazywać ludziom na żywo. Mhm. No, ale jak zwykle wszystko się rozbiło o pieniądze, tak? E, okazało się, że no nie mamy aż takich dużych budżetów. E, no i prowadziła nas taka menadżerka, która w sumie t, nie powinna nas prowadzić. <grym> <grym> jak to bywa, zwykle. E, no tak, wiesz, znaczy jak zwykle wszystko się rozbiło o kasę, więc e, nie pojechaliśmy w żaden tour z, z teatrem, e, tylko po prostu wiesz play stop play stop i to tak się po prostu odbyło. Natomiast wiesz, no o tyle ten cały proces jakby twórczy był super, gdzie oczywiście no wiesz, sam tego nie zrobiłem, tak? Znaczy jakby całą, wiesz, tą kompozycję, całą tą muzykę i zarys no wiesz, wymyśliłem ja, natomiast no jeden z numerów właśnie wiesz, jakby wziąłem taką zagrywkę właśnie syna z zespołu Plan, z którym wtedy grałem, wiesz, no w planie. Z świetnym gitarzystą, wiesz, znaliśmy się od praktycznie dzieciaka, nie? bo pierwszy zespół to założyliśmy, można powiedzieć, w szkole podstawowej, <grym> gdzie ja śpiewałem, a on grał na gitarze, wiesz, no i to było tyle, jeżeli chodzi o mój śpiew. Natomiast później, właśnie wziąłem perkusistę z tej grupy 6 na 9 właśnie z tego pierwszego odstąpienia Piotra, który no niestety. Parę lat temu się zmarło. Eee, wspaniały w ogóle człowiek, e, mega producent, w ogóle taka postać, wiesz, podziemia można powiedzieć, warszawskiego. Które po prostu naprawdę miał zajbistego czuja. E, miał taką fajną kapelę, która się nazywała Równowaga, manekin, w ogóle wiesz. Manekina no, kojarzy. Tak, to, wiesz, no w ogóle, ale wiesz, musiał być. To... On był w ogóle multi-instrumentalistą, wiesz. Grał świetnie na perkusji, świetnie śpiewał, świetnie grał na gitarze w ogóle. No, no niesamowita w ogóle postać, nie? No i ja Piotra poprosiłem właśnie wtedy, żeby mi pomógł po prostu to zrealizować, no bo ja, wiesz, do dzisiaj mam problemy z obsługą <noise> komputera, wiesz, jedyne, na co mi stać, to rysowanie na iPadzie i tam od jakiegoś czasu i ewentualnie nagrać jakąś tam ścieżkę, wiesz, w ogóle w jakimś tam programie, ale już tak, wiesz, coś tam, wiesz, podbić, zmniejszyć, wyklarować o, jakieś to jest... dźwięki, to już, cool. wiesz, zostawiam ludziom tak naprawdę, którzy się na tym znają, i są pasjonatami, nie? No i wiesz, i Piotr jakby ratował mi dupę, no szczerze mówiąc. E, e, zresztą e, ludzie, którzy ze mną to robili, właśnie mieli właśnie fajne serducha, wiesz, to byli mega otwarci i przez to ta muzyka naprawdę, jak do dzisiaj je słucham, Niestety nie można jej nigdzie usłyszeć. Ja po prostu mam u nas i i czasami wiesz, jak znajdę. Teraz się przeprowadzałem, akurat, e. więc wiesz, o mówię, o to się posłucham. Znalazło się? Tak, znalazłem i muszę ci powiedzieć, że to się w ogóle nie zestarzało słuchaj, Aby mógłbym to... Jako jingle stary to jest świetne. W ogóle ci Dobra, mogę... to jeszcze wiesz, nie bo nie, nie ale chętnie bym to puścił w mojej pirackiej audycji Piorun. A bardzo się proszę. Ja to się puścił, bo to jest naprawdę piracka audycja i ona jest tylko dla patronów okay. i dostają to na maila w mp to nigdzie nie, nie, nie idzie, wiesz. Okay. A chętnie jak gdyby taki... To ja to w ogóle muszę zrobić kopię, bo ja mam to na silniku jeszcze. <noise> Jeszcze nigdy, wiesz, muszę to przegrać właśnie. Yy, Jeszcze ty masz co? jakiegoś CD tak, to ja, przegrać znaczy, na co, ja, MP3, ja, mam yy, ja mam odtwarzacze, ja mam odtwarzacze. W związku okay, z tym, jak mam super. focus rajta, to na pewno da się to... To słuchaj, to, to dzięki yy, tobie przetrwa w ogóle, wiesz tak, o tym. Tak, to, to Zaraz się utleni z tego CD ka. Potrzebowałbym będzie, tylko wiesz, kabla. Czekaj, jak to zrobić? A wiem, mogę wyjść nawet wyjściem słuchawkowym, no widzisz. jackiem, czyli potrzebuję kabel jack, jack tak naprawdę. A. Taki jak do gitary. A, no to ja, jak coś to może kiedyś wpadnę do ciebie po prostu z tymi to przegramy. Eee, no albo jack XLR, nie? I bo to są gniazda podwójne takie. Nie? I wiesz, I, ja i w ogóle stwierdziłem, że, że wiesz, przy tej przeprowadzce teraz mam mamy. Mamy prostu... Wawa.

Wiesz, w ogóle przy tej przeprowadzce to powiem ci, że znajdowałem jakieś kasety na przykład gdzieś z prób NOCO tam pierwszy w ogóle ponagrywane jakieś, wiesz, akurat ja jestem od niedawna znowu szczęśliwym posiadaczem kaseciaka, dlatego, że wiesz, ja mam ponad tysiąc kaset w domu. To I to takich starych rzeczy, że no nie, nie ma tego na CD-kach starych, więc jak kiedyś będziesz czymś zainteresowany, no to wiesz. Wiesz co, to ja może bym kiedyś do ciebie przyjechał A i byśmy zrobili pioruna na kaset. Bardzo cię proszę, stary. Ja mam tyle kaset, <laughs> że to w ogóle wiesz. Yy, jestem sam. O, Leszek, no i to mi no O, Lechu, <laughs> no To odbierz, tak? No pewnie. No, no. Pamiętaj, że ty się nagrywa. Cześć, Lesiu. Pozróż Lecha. Jestem właśnie u Artura Rawicza. Właśnie nagrywamy. Jesteś, jesteś, ale jesteś na wizji. znaczy na wizji i, i, na sł fonii. i fonii, słuchaj. Pozdrawiamy cię właśnie, nie, nie Lesiu. Nie wyłączyłeś telefonu? I co? Kiedyś? I co? Przy co so Freedom, tak? No. Dobrze. To dobrze. Zadzwonisz później. Dobrze, to pozdrowie wszystkich. Dobrze, cześć, buziak. A Beats of Freedom to do fajny film. Znaczy, słuchaj, fajny w ogóle doku. wiesz, Leszek, powiem Ci szczerze, że no, to jest tak trochę moja rodzina, wiesz, bo my się z Lesiem poznaliśmy o. bardzo dawno temu. On był kiedyś z moją kuzynką. I, i on był w fazie e, kończenia chyba książki e, Kult Kazika o, to dawno, wiesz. Tak, tak, no dlatego no. mówię, że wiesz. <laughs> I my się po, po prostu, <laughs> słuchaj, tak pokochaliśmy w ogóle, że do dzisiaj, wiesz, no to jest miłość, no. no ale na to jest świetna punkcja muzyki. Tak, znaczy, wiesz, to jest w ogóle świetny człowiek, w ogóle, wiesz, on nie tylko, że ma wspaniałą wiedzę i fajne rzeczy robi w ogóle, nie, wiesz, teraz robi mnóstwo różnych, mm -hmm. wiesz, fajnych rzeczy, zresztą e, koniecznie powinieneś go zaprosić w ogóle. No nie? ja nieraz tak i teraz myślę, że do tego formatu mi bardzo pasuje. Wiesz, jest taki trochę teraz, no mówię, tak różnie podchodzi do tematów teraz, wiesz, no niby teraz jest taką, taką można powiedzieć jedną gwia no, z gwiazd antyradia tak, teraz. Tak, w ogóle, dobrze Bo tam się chyba się Wiesz co, tak. w ogóle chyba antyradio, wiesz co, czekało chyba na Leszka moim zdaniem, wiesz, dlatego, no, że nie było takiej postaci, no, wiesz, no. takiego merytorycznego faceta, który nie jest z tej epoki, wiesz, mm -hmm. tylko z tamtej jeszcze i który ma, nie dość, że wszyscy go znają, i bardzo dużo ludzi go ceni. Z tym leszek jest mega taką skromną też postacią, nie. I on właśnie nie jest taki e, przebojowy. Mm -hmm. I z niego tą przebojowość ja całe wie, życie mówię leszek, no ale weź to, fajne, bo to jest, ten, ten, który, w w ogóle... który wojował piórem, nie? I tak. jak gdyby teraz takie wystę, występowanie w sensie objawiania się przy mikrofonie. On stał za kamerą, a nie przed kamerą, tak, nie? Tak, tak, tak. te dokumenty, które robił no, Bicofrid, so on był świetny, e Tam jeszcze zrobił taką fajną muzyczną rzecz, która zleciała mi z głowy. Bo... Ale znaczy... dobra. W każdym razie, Lechu, poz pozdrawiamy Cię tak, i ten, się. E jesteś zaproszony, no. Zadzwonię. Zadzwonimy do Pana. <laughs> <laughs> Zadzwonimy do Pana. E Słuchaj, bo się robi e czternasta, a okay. czy ty jeszcze znaczy, chwilę ja masz? Wiesz, no mam, ma, 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 ma mam Bo jeszcze ten... to jeszcze chciałbym dotknąć tylko na co najmniej jednego albo dwóch tematów, a w ogóle to tak Piorąc z kaset. No biorąc kaset, to w jest hit, eee, Tak, do, 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 może do najbliższej audycji może się nie uda, ale do kolejnej y, może by się udało zgrać y, coś z tej sztuki, jakiś utwór, y, bo no. bardzo mnie to ciekawi i myślę, że, że ludzi po drugiej stronie kabla też. Yy, bo mam tu okay. takie małe grono takich osób, które yy, no, nie dość, że są patronami, to jeszcze są mocno zaangażowane w różne rzeczy. Wow. I to fajnie tak rezonuje. To fajnie. Nie? Wiesz, taka społeczność jakby Trochę się taka zrobiło, nie? jeszcze nie wiesz, A, jeszcze jeszcze, nie. Jeszcze, ale, ale tworzy się, wykluwa. Fajny pomysł, wiesz, bo jednak wspieranie jakby. Wiesz, znaczy ja to wiem, jak ze, ze mną wiesz, jest do tej pory, nie? że jeżeli nie masz tych osób, które. Wiesz, po prostu ci w jakiś sposób wspierają, ale to no. nie chodzi też finansowo, wiesz, jakkolwiek. Tak, nie, w ogóle, tak, nie? Tak, Wystarczy, tak. że ktoś cię poklepie w taki odpowiednim momencie, wiesz, po ramieniu i wiesz, i nagle jakby no. robisz krok dalej, nagle się okazuje, nie? wiesz, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. No. To wiesz na przykład, Michał z kolorofonii. Spotkałem się z kolorofonią na jakiejś imprezie takiej tam dwa piątki temu hmm, była taka konferencja tam producentów muzycznych i tak dalej albo jakieś takie mm -hmm. panele i tak dalej pojechałem, spotkaliśmy się tam pogadaliśmy, wiesz, kawka, ciastko, nie, tam tego a co, a tu, a fajnie, podcast kibicuje a teraz rusza z nowym sezonem, ja mówię, mm -hmm. no tak, no ruszam, ty, a, a nie chcesz a słuchaj, to trzeba dżingle nowe zrobić ja mówię, wow. no tak, ale wiesz, no ja tam ty ci zrobię, nie Wow. E, w, w niedzielę wysył, wymienialiśmy się mailami. Był piątek, w niedzielę się wymienialiśmy mailami mm. z uwagami. I w niedzielę wieczorem miałem wszystkie dżingle. W poniedziałek, jak montowałem odcinek, taki tam na, za przyszły, nie, który będzie, już używałem nowych dżingli. Ja mam, wiesz, nagranych ileś odcinków, w których mówię o dżinglach z które były, no teraz mhm. już historyczne, w pierwszym sezonie, nie? No i wiesz, mam ileś tych odcinków do drugiego sezonu i mówię o sfirnalisie, że zajebiste dżingle i wszystkich proszę, żeby mówili, że są zajebiste, chociaż nie, nie słyszeli. E, I mówię o sfirnalisie, a to już są dżingle, wiesz, od kolorofonii, nie? O takie rzeczy, wiesz, to tak, tak ci, wiesz, mózg, jak gdyby ktoś, wiesz, no nie wiem, jakimś cudem zdarzały się takie rzeczy, że ktoś coś zrobi dla ciebie bezinteresownie, Tak, tak po prostu, bo, bo chce wesprzeć, nie? W taki sposób, nie? Wow, jakie to jest w ogóle superanckie, nie? Znaczy, wiesz, ja też zauważyłem, że z czasem jakby ludzie to bardziej jakby doceniają, nie? Jak wiesz, jakbym się cofnął te na przykład 20 lat wcześniej i tak dużo ludzi, wiesz, dla mnie robiło mnóstwo rzeczy, mhm. albo dla projektów, w których byłem i tak dalej, to Wiesz, trochę inaczej bym pewnie do tego podchodził. Ale zupełnie, ty też nie? robiłeś i takich rzeczy się nie zauważało, bo to tak, było naturalne. Tak, tak, tak. To jakby tak. tak się po prostu żyło, takie tak. życie kumplosko podwórkowe nie? Tak, że a ty e... zrobisz to, to ja zrobię to, ale to nie było tak, że to, to było wymuszone. To nawet bez, bez, bez ustalenia tak, to było, tak. nie, że ty zrobisz to, tylko to jakoś to samo przecież się... No bo... tak, ale wiesz, tak mówię, w, 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 w efekcie końcowym tak, to, tak, to po tak. prostu jakby wyglądało. No, bo nie, inaczej zupełnie. się tego nie da opisać, nie? No niestety. Yy, dobra, i do, to, to jest, yy, yy, bo znowu skręciłem, ta biżuteria, oh, yy, to jest w ogóle odjazd dla hmm. mnie, z mojego punktu widzenia. Wiesz, jak ja się dowiedziałem o tym, yy, że ty robisz biżuterię Nie. i myślałem, że, kto, że yy, to było chyba łozo. No, tak, ja robiłem dla, dla, dla. I to był też ten jakiś taki okres tych, tych programów telewizyjnych. No i też gdzieś tam właśnie się fotografujemy. Mm -hmm. No i tam, e, znaczy się, no ja pracuję i robię zdjęcia, i e, tam po kolei przychodzą ci, on był chyba jurorem, nie? I po kolei tak, przychodzą tak, jurorzy tam tak, na tą tak. ściankę i ja muszę zrobić takie zdjęcia, żeby były tam do informacji pracować czy coś, nie? No i tam po kolei, przychodziło, co, kurwa, czekaj, nie? Zapomniałem, nie? Mm -hmm. I, i gdzieś to leci do garderoby i wraca, nie? Oh. Z powrotem, nie? Ja mówię, ale co, co zapomniałeś? Krzyża zapomniałem. Wiesz. taki się no wraca, Gdzie wiesz. jest krzyż? Gdzie jest krzyż, nie? A to jeszcze było chyba przed tym wręcz. A nie, nie, no, nie, no gdzieś nie, blisko, wiem, nie? Nie, no to już było potem. Okay, ale nie skojarzyłem faktycznie, gdzie jest krzyż. No i kurna, wiesz, yy, srebro. Mm -hmm. To było chyba na szyi. Tak, taki, wiesz, kajdans, No, wiesz, znaczy on mi to w ogóle przedstawił, wiesz co, bo. Mm, no, i no, my... ja się go pytam, skąd to ma, nie? a on mm. mówi, Majki mi zrobił, nie? Jaki Majki? No, ten basilista, nie. Mm -hmm. Nie uwierzyłem na początku. Przepraszam. Nie, po nie, nie, wiesz, nie wiedziałem, no, że ty takie rzeczy wiesz, wiesz, też nie. Znaczy, wiesz, co, no, mówię, no, przygoda z biżuterią, jak wcześniej wspomniałem, to była taka historia, że. Mm. Mieliśmy takiego klienta, znaczy ten mój mistrz Wojtek Józefowicz, miał takiego klienta Tomasza Szpakowskiego któremu tam, które nam zlecił, jakby pracowni, zrobienie jakiegoś designerskiego, wiesz, wyczesanego stołu z jakimiś super turboksesłami, wiesz? A w ogóle, wiesz, Wojtek miał taki styl ala la gaudi, który ja w ogóle jestem totalnie przesiąknięty i wiesz, i uwielbiam Gaudiego, wiesz, dzięki mojej żonie. Wiesz, parę lat temu pojechaliśmy do Barcelony, ja pierwszy raz w ogóle byłem w Barcelonie, w ogóle byłem pierwszy raz w Hiszpanii i, i, i wiesz, i powiedziałem, słuchaj, no to jak tam jedziemy, to ja, wiesz, ja muszę wszystko zobaczyć. Wszy... Oczywiście, wiesz, no nie udało mi się, nie no, się no na Parstek mi się nie, udało nie. zobaczyć, nie, czyli tam Parguel, wiesz, no <laughs> i tam inne wspaniałe, wiesz, wspaniałości Gaudiego, poznać go, wiesz, bliżej historię. No i ogólnie, wiesz, Wojtek jakby no siedział w ogóle w tym, w tym klimacie i, i wiesz, robiliśmy meb... później takie serie mebli designerskich, no i, no i Tomek, wiesz, jest złotnikiem, no. No i tak, wiesz, od słowa do słowa tam przychodził coraz częściej, tak patrzył, jak my pracujemy, bo wiesz, też później sam trochę nawet pracował, bo to tak, wiesz, bo to tak, <gryzaj> tak zawsze wychodzi, nie? Że tam, wiesz, no sprawda, po tak, po postu, taka, wiesz, komuna hipisowska totalnie, wiesz, wspaniały czas. No i no i okazało się, że po tam wielu latach jak już zrobiliśmy ten stół, oczywiście, no musieliśmy z tą pracownią się wyprowadzić na Pragę, no bo tam nie przedłużono nam umowy, bo teraz tam to było ze biblioteką tam narodową, teraz tam jest wybieg dla psów taki na polu Łukowskim. nie wiem kojarzysz, taka polanka <grym> dla psów to się nazywa, tam psy ganiają tak zagospodarowane to się zrobiło, w czasie faktycznie tak. tam były jakieś obiekty, Ta, ale to zarośnięte. Tam było MPO i była sortownia no, śmieci. No, no, no właśnie. I tam była Samira, taka z knajpa tak, ekstra, no i tam zresztą jedliśmy te, wiesz, falafle, tam opierdzielaliśmy on stop, zresztą mieliśmy super zniżki, dzięki, <noise> <To już się głos> naprawdę uratowało na to parę razy życie, na branie też, <noise> bo, wiadomo, takie czasy. Ehm, no i Tomasz po prostu, e, wiesz, e, kiedyś powiedział, no to chłopaki, jak chcecie wpaść do mojej pracowni złotniczej, tam sobie coś porobić, to Chodźcie. ja zapraszam. No i, wiesz, ja zawsze jest Zawsze byłem człowiekiem otwartym i ciekawym, więc postanowiłem po prostu e, zrobić tam jakąś tam partię biżuterii. E, a też, e, że tak powiem, wiedziałem, że rynek się trochę załamał i no już wiesz, bo my weszliśmy z Wojtasem w taką, znaczy Wojtasz wszedł w taką fazę już projektowania wnętrz, wiesz, bardzo zamożnym ludziom domów, wow. więc wiesz, my robiliśmy lampy, my robiliśmy stoły, krzesła, schody, no i wszyscy, wiesz, rzeźbione, jakieś smoki, coś tam, w ogóle cudlawianki, naprawdę, no Wojtek jest bardzo utalentowanym facetem i i wiesz, bardzo dużo mi pokazał z różnych materiałów, właśnie wiesz, nie tylko z drewna, więc wiesz, to było niesamowite przeżycie. No i w związku z tym, jak poznałem następnego człowieka, który może mi coś pokazać, i, 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 i przy okazji może coś powstać fajnego. A Tomasz ogólnie robił tylko biżuterię ze złota i z szlachetnych kamieni. Wiesz, o. to nie był taki koleś, który tam se coś robi, tylko rzeczywiście to była jego autorska zupełnie przestrzeń, w sumie do dzisiaj jest, no i po prostu w którą mnie tak wprowadził, można powiedzieć, nie? za zupełne, można powiedzieć, free, nie? Wow. I to było niesamowite. Takie bo... rzeczy się zdarzają. Tak, jednak. znaczy wiesz, ja myślę, że ciekawość w nas budzi pewne emocje, które nas jakby, wiesz, prowadzą do mm. czegoś. A wiesz, jak z tego skorzystasz, a ja akurat wiesz, nie lubiłem nigdy się uczyć, tylko działać. Więc ja po prostu stwierdziłem: dobra, no to to jest kolejny skill, który mogę sobie podziałać. Nie? Tak samo jak wiesz, z Tem ostatnio e, też po prostu e, japońskim. E, wiesz, poznałem na takim kongresie żydowskim e, dziewczynę tak już bliżej. E, Helenę. Tak. To jest drzeworyt japoński. Znaczy, To jest technika, a tak. to, to wiadomo, to. jak kiedyś widzieliście takie zboczone e, japońskie obrazki różne z wielkimi an anusami albo coś no to właśnie to było tą techniką zawsze robione. A. To jest bardzo skomplikowane w ogóle, ale fajne. Ogólnie to jest trochę jak, wiesz, no ryjesz w drzewie, wiesz, to było jest mi hmm. bardzo bliskie, więc jakby stwierdziłem, ok, wyryjesz w drzewie, później używasz tuszu w i kleju na bazie ryżu i tam sobie to miksujesz, robisz różne tam rzeczy. No to już jak coś to do Heleny Czernek zapraszam na warsztaty. Super w ogóle. Można się nauczyć robić takie fajne rzeczy. Więc wiesz, jakby to, to spowodowało mnie robienie tej biżuterii tak, wiesz, po prostu robiłem to, robiłem, robiłem i, i tak stwierdziłem kurde, zrobię po prostu nie wiem, z 50 wisiorków i zacznę to rozdawiać, po prostu będę miał gifty, wiesz, na jakieś urodziny, dla kogoś i tak dalej. I to zaczęło tak pączkować, pączkować, i ludzie po prostu sami się do mnie później odzywali, wiesz, i stwierdziłem, wow, no to chyba. Umiem to robić. Nie? Znaczy, w sensie, znaczy umiem. Ja do tej pory się tego uczę, bo to złotnictwo i ogólnie robienie biżuterii, jak ktoś mówi, że już jest mistrzem, nawet ci, którzy mają papiery mistrzowskie, Aha. to znakiem tego, że gówno wiedzą. nie? Po prostu t... najwięksi ludzie, którzy się tym zajmują, całe życie się uczą i to nie jest. Tak, że wiesz, zrobić coś spektakularnego i już. Nie, nie, to są jakby kolejne rzeczy, nie, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy. Wiesz, i ja mam tak w sumie w każdej dziedzinie. Nie? Że po prostu ja się nie uczę, tylko ja po prostu działam. A jak mi to wychodzi, to już to są moi odbiorcy i to oni to oceniają, nie wiesz, ja, ja, ja nigdy nie lubiłem się uczyć, więc mam zupełnie inną filozofię. Po prostu biorę kawałek materii, przerabiam ją i udaję ludziom, nie wiesz to tyle. Słuchaj, ja ci muszę poprosić o dżingiel, bo ja się zaraz zysikam. Dobrze, no to chodźmy To <grym> <sikać. grym> ale jeszcze jak chcesz może... To go są rozmowy Rawicza. Dzięki świetny, bo dźwięk dźwięk ja dźwięk był, dźwięk. Byłbym, byłbym w siodle, bym <laughs> prowadził dalej. <laughs> e, więc, wiesz, później rozdałem tą kolekcję biżuterii, e, no i tak po prostu zacząłem robić biżuterię. Na początku miałem, wiesz, e, zrobiłem sobie w pokoju swoim... E, bo z Wojtasem jakby się rozstałem, bo Wojtek jakby poszedł inną zupełnie jakby drogą i jakby już tej przestrzeni dla mnie po prostu nie starczyło. Uh -huh. Jakby to rozumiałem, bo wiesz, z jednej strony też się bał, bo powiedział mi, wiesz, ale się boję, starczy, co sobie poradzisz, nie? I to było takie wspaniałe. Ja to do dzisiaj tak, wiesz, taką troską, nie? Że musi mnie zostawić, bo idzie gdzie indziej i, i czy ja sobie dam radę, nie? Wiesz, to, to było takie naprawdę dla mnie do dzisiaj wzruszające, ale powiedziałem mu, tak, stary ja sobie dam radę, nie? w sensie wiesz. W zrobiłem sobie z szafy e, pierwszą e, w szafie. Miałem taki, wiesz, przesuwany, duży e, biurko z lampką i, i kawałkiem czegoś i po prostu zacząłem robić, wiesz, biżuterię. Nie? I później tak to ewoluowało, wiesz. E, nie zarabiałem prawie wiesz, kasy długi rosły, generalnie, wiesz, no po prostu, no to była, no to był czas taki trochę słaby, nie? No Naprawdę słaby, w sensie, wiesz, jedzenie w barach mlecznych, wiesz, po złoty 50 zupa dziennie, wiesz, i, i, i się zastanawianie, czy kupić trochę, wiesz, materiału na biżuterię, czy czy zjeść, nie? Wiesz, i wiesz a że ja od 20 roku życia um, zostałem sam w sensie bo moi rodzice wyjechali za granicę wiesz po rozwodzie mm -hmm. rozwiedli się jedno pychał gdzieś tam drugi gdzieś tam a przez wiesz holokaust ja nie miałem dużej rodziny a mojej mamy rodzimy moja mama jest wiesz z domu dziecka więc jakby też miałem wiesz także no nie za bardzo tej rodziny miałem w ogóle żadnego mm -hmm. takiego wsparcia więc wiesz, bazowałem na całej szczęście dużej ilości przyjaciół, którzy naprawdę mi wtedy pomagali, wiesz, w ogóle w takich różnych sytuacjach, typu, wiesz, wpadnij do mnie na obiad, wiesz. No wiesz, jak człowiek jest młody, to ma zupełnie trochę inne, jakby podejście, nie wiesz. Więc. To myślę, że samo się nigdy nic nie robi, nie wiesz? I, i przejęcie. Przy, co, co ty w tej biżuterii takiego znalazłeś, że ona cię tak kurna wessała, wys, że. <grym <grym że wiesz... Śmieję się teraz, bo to chyba wiesz. Mojego y, ojca, y, wiesz, to było sprawką, y, bo mój ojciec w ogóle całe życie był, y, wiesz, był obwieszony złotem, nie? I wiesz, wyglądał jaki bandzior po prostu. <grymne> wiesz, kajdany, złote jakieś sygnety, w ogóle wiesz. I, I on miał takie szkatułki tego złota, wiesz. I po oh. prostu ja tak jak byłem mały, to wiesz, otwierałem te szkatułki, tak patrzyłem, w ogóle wiesz na to złoto, wiesz. Wow, oglądałem sobie tego, jego sygnety, w ogóle wiesz. Później wiesz, co no, mój dziadek, znaczy ojciec mojego ojca, Zygmuś, um, on był, wiesz, bardzo w ogóle, wiesz, odznaczonym facetem, e, ma nawet drzewko w Vashem, wiesz, za ratowanie ludzkiego mm. życia e, i miał bardzo dużo medali, wiesz, I ja po prostu też od mojego oglądałem te medale i one <laughs> dla mnie były takie, wiesz, wow, nie, mogę, wiesz, to oglądasz takie te szczegóły, to wszystko, ja... Chyba wiesz, to stąd mi się to wzięło. Znaczy, teraz, jak sobie to Aha. kojarzę, nie, to, to po prostu ta biżuteria mnie bardzo z, pochłonęła, dlatego że ja w ogóle jestem takim trochę detalistą, wiesz? W ogóle i w życiu jestem bardzo taki zasadniczy, mimo tego, że mam taki zawód, jaki mam e, że, i dlatego było mi zawsze z ludźmi ciężko się dogadywać z tego sektora, <laughs> bo niestety większość, wiadomo, lata po prostu gdzieś tam. A ja starałem się nie latać, tylko wiesz, nadążać za nimi, nie? Wiesz, i, 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 i stąd sobie też wykrowywałem, wiesz, to taki właśnie swój mały świat, do którego sobie wchodzę. Jestem skupiony, słucham sobie jakiejś muzyki, i często słucham mantr. To też przez tego mojego kumpla, który mnie nauczył biżuterii, tych pierwszych kroków. Zresztą później się trochę wkurzał na mnie, bo robiłem na początku podobną do niego, wiesz, tak no. w takim sensie, bo się musiałem na czymś wzorować. No dopiero później nagle odkryłem różne style, ale później też poszedłem w taki, w taki, w taki zaułek trochę, który no, mi trochę ukrócił, wiesz, jakby moją wyobraźnię. Dlatego później się stałem takim, wiesz, facetem typu, nie ma niczego na rynku, to Mike ci to zrobi, nie? I byłem taką zachcianką ludzi, wiesz, po prostu typu, e, no wiesz, na przykład chcę penisa, który tam jak bierzesz na łańcuszku, to staje na przykład, no to mi zrób, nie? No i ja po prostu robiłem, no czyli wiesz, praca na zamówienie. Chcę na przykład, wiesz, no jedną z fajniejszych rzeczy, jaką zrobiłem dla klientki, Którą, wiesz, no tak to pączkowało, więc ludzie mnie tak no, w różnych towarzystwach, wiesz, no między innymi Łozo, wiesz, między innymi Igor Herbut, mm -hmm. Kora, wiesz, i kupy jeszcze jakichś innych hip-hopowców w ogóle, wiesz, zamawiało mnie później jakieś rzeczy, ale to wszystko było, wiesz, ja chcę coś takiego i ja chcę coś takiego, nie, więc jakby trochę zabiło to moją indywidualność i stałem się takim, wiesz, najemnikiem. No to. Tak. <gry> wiesz, trochę... No, ale za to skończyły się bary mleczne. No skończyły się oczywiście bary mleczne i to fajnie, ale nie do końca, bo ja nigdy nie byłem takim rozrzutnym facetem, nie? Całe mm. życie byłem e, raczej nauczony tego, że e, wiesz, no nie kumuluj tej kasy, tylko jakby inwestuj w siebie, nie? Czyli wiesz, no, jeżeli miałem szafę, no to później z tej szafy miałem jakąś pracownię, nie? Jeżeli miałem pracownię no to mogłem w końcu kupować, wiesz, narzędzia, które w, w tym świecie są bardzo drogie. Później jakieś maszyny, wiesz, jakieś tokarki, jakieś, mm -hmm. wiesz, e, no różne, wiesz, rzeczy, jakieś silniki jubilerskie, jakieś, wiesz, polerki, wiesz. Silniki no... jubilerskie? Tak, no Rany no... boskie, to, to jest za świat kompletnie nieznany. Nie, mi. no wiesz, no po prostu ja się też... Tam tego uczyłem wszystkiego jakby sam, za pomocą oczywiście kolegi, z którym de facto później miałem e, e, fajną pracownię w mykwie żydowskiej, bo szukałem ogólnie w końcu po tych perypetiach wszystkich pracowni no. taki, wiesz, swojej miejscówki już w ogóle, bo już miałem wystarczającą ilość klientów, wiedziałem, że jakoś się tam może utrzymam, więc zrobiłem taki, wiesz, pierwszy krok, można powiedzieć, taki hmm. poważny, nie, że, że w szukam w ogóle lokalu, wzybilersy. tak, szukam lokalu, takiego poważnego, no i e, ku miłemu zaskoczeniu warszawska gmina żydowska po prostu e, udzieliła mi takiego mandatu w ogóle zaufania, no i powiedzieli, słuchaj, mamy w super lokal, on może nie jest komercyjny, ale można twoją działalność... Będzie okej. Okay. Mm. I okazało się, że to było w, w Mykwie, czyli Mykwa to jest taka rytualna łaźnia kobieca w kulturze żydowskiej, gdzie kobiety po prostu się tam obmywają rytualnie i tak dalej, mm. i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście ona no, nie funkcjonuje już od dekad, więc jest to na ulicy Kłopotowskiego na Pradze, na przykład na Pracha. Mm -hmm. Róg Targowej właśnie. No i e, jak pokazano mi ten lokal, to ja po prostu zrobiłem takie wielkie gały. Mówię, wow, naprawdę mogę? W się sensie, tak? To był świeży lokal jakby po, no, po, po jakby tam konserwacji jakiegoś nadzorcy zabytków. Bo to w zabytek. W ogóle, Tak, bo to zabytek w ogóle i tak dalej. No tam kiedyś stała synagoga w ogóle, nie? Ale teraz tam jest... Zresztą tam jest Teatr Baj też. Taki uh -huh. Dla dzieci, nie? Ale to jest też był, były internat i taka szkoła żydowska w ogóle. Bo w ogóle taki bardzo jest kosmiczny, nie? Ten budynek. Bo nie nie wiem, czy zauważyłeś. Ale mu, naprawdę, tak jak wiesz, kiedyś tam będziesz... Jak stoisz, to, czekasz na światło, to... To weź to kiedyś ob oblukaj naprawdę, bo ten budynek jest jest mega, mega wyjątkowy. A on zresztą teraz został zrewitalizowany jakieś 3-4 lata temu. Naprawdę jest piękny w ogóle. Ja zawsze byłem w niego w totalnie wpatrzony. Więc wiesz, no ogólnie wiesz, i z moim pochodzeniem i jeszcze z tym, że tam robię Judaiki mhm. i z tym, że mogę mieć tam pracownię. I jeszcze z tym, że właśnie mój kolega, który. Te pierwsze kroki y, mm -hmm. pomagał mi stawiać. Y, też musiał z tego lokalu na stalowe i się wyprowadzić. Mówię, no to dawaj, Tomasz, mówię, mam fajny lokal, może razem go wynajmiemy. I rzeczywiście razem go wynajęliśmy i w sumie przez tam chyba prawie 7 lat mieliśmy, wiesz, razem akurat przed COVIDem, z niego zrezygnowaliśmy w ogóle, oh, wow. bo on się wyprowadził poza Warszawę, a ja miałem się wyprowadzić za Warszawę, no ale niestety nie wyszło, więc jakby wróciłem do statusu e, mniej pracowni już nie tym razem w szafie, ale w pokoju. No ale to chwilowe. Tak, to było chwilowe, tam trwało trzy lata tego COVID-u, całe, a no dzisiaj całe szczęście się przeprowadziłem do lasu, gdzie po prostu sobie montuję teraz pracownię i wiesz, ale wracam właśnie do rzeźby, teraz jeszcze grafiki się pojawiły. Plakat, kolaż. No, plakat, teraz kolaż, wiesz, chcę w tym roku zrobić właśnie wystawę, na którą cię zaproszę, ona jest trochę była inspirowana na początku przez mojego przyjaciela z podstawówki, e, który ma nazwisko Siemaszko. Jego dziadek był tym takim wielkim fotografem. Fotografem. Wow. E, no i Zistot właśnie... Siemaszko, chyba to był Zbyszko, ten... Zbyszko Siemaszko. Tak. Zbyszko Siemaszko. Mhm. Wspaniała postać, poznałem kiedyś Zbyszka w ogóle jako dzieciak. Eee, niesamowity facet, wiesz, to był gość, który po prostu e, nie wiem, spał z aparatem albo nawet chyba lunatykował z aparatem, że tak powiem, bo to, to jest, wiesz, to jest niesamowita ilość fotografii. Zresztą, wiesz, mieliśmy ja taki pomysł właśnie żeby się bardziej tym zająć wnikliwie, no ale tam Filip jakby sobie sam teraz super radzi, a ja stwierdziłem, że jednak jest to teraz czas trochę dla mnie w sensie, a nie na to, żeby wiesz komuś jeszcze tam mm. coś robić no myślę, że ta wystawa będzie mam nadzieję pod koniec tego roku kolarzy, a no głównie chyba połowa wystawy to będzie właśnie dedykowana właśnie zdjęciom Zbyszko, gdzie to będą bardzo takie kolarze no jedne takie historyczne dlatego, że wiele zdjęć Zbyszko po prostu nigdy nie ujrzało wiesz, światła dziennego no tak, bo to jest z takiej kolekcji w ogóle zdjęć które, znaczy, przede wszystkim ludzie nie są nimi zainteresowani, bo wiesz, no, te czasy wymagały jednak nie takiego perfekcjonizmu jak są, te, jak, jak teraz, nie? Te zdjęcia, które były rozmazane, wiesz, i tak no, dalej, ale to wiesz. i kwestia sprzętu i... Jasne, jasne, i wiesz. wiesz tak, tak, sprzętu w ogóle, deficytów, wiesz, no deficytów przecież wtedy, wiesz, no trzeba było, znaczy wiesz, akurat pewnie by, by pan Siebaczko można powiedzieć, na to nie cierpiał, bo no wiesz, był bardzo znany już w tamtych czasach, mm -hmm. więc jakby jemu zostały, wiesz, zlecane prace takie dosyć poważne przez komunistów i nie tylko. E, które po prostu robił jako job, żeby wiesz, utrzymać rodzinę, ale wiesz, no i tak szapoba, że on się tylko tym w życiu zajmował, niczym innym i to w tamtych czasach, wiesz, to, to fenomen w ogóle. Nie? ptak. Nie, no totalnie, no, a zarazem robił naprawdę genialne zdjęcia. Wiesz, no, odbudowa Warszawy, no i to wszystko, no to jest w ogóle, wiesz, no wspaniała postać, którą jakby miałem zaszczyt w ogóle poznać i, i w ogóle jakby spędzać, wiesz, czas w ogóle z tą rodziną, i ostatnio, właśnie w, przez dwa lata jakby pomagać trochę tej rodzinie w różnych działaniach, co tam zaowocowało. W sumie myślę, że wiesz, świetnie sobie teraz radzą. No i w związku z tym też to zaowocowało rok temu, jak wiesz, dostałem iPada i możliwość w ogóle, wiesz, robienia znowu nowych kreacji w głowie. I zrobiłem właśnie takie kolaże ze zdjęć, wiesz, z Byszko i tych mniej znanych i tych bardziej znanych, ale myślę, że to będzie dosyć taka. Z przymrożeniem wow. oka wiesz. Uh, uh. Pewne zdjęcia będą na poważnie, ale moim zdaniem większość tych kolarzy będzie z takim przymrożeniem oka, bo no Zbyszko nie zapominajmy, był przede wszystkim facetem o wielkim poczuciu humoru. E, a później za tym szły wiesz jakieś wielkie rzeczy oczywiście. Uh -huh. nie? Ja nie jestem przekonany do końca, ale mam takie lekkie podejrzenie, że. Tu pod nami, jak jest ten sklep z poemowski, on ma takie witryny od strony Jana, od strony Solidarności. Aha. Takie duże, kuchaliste. Okay, okay. I one są zalepione zdjęciami yy, yy, z archiwów KW, Krajowej Agencji Wydawniczej. Z okresu, w którym budowali ten budynek, czyli to Aha. był 50. chyba drugi rok. Hmm. I to są zdjęcia przedstawiające hmm, przynajmniej jedno hmm, pracę kroniki, polskiej kroniki filmowej na starówce. Są, albo dwa są takie ujęcia, jak tam operator, hmm, czarno białe z będziesz przechodzi, to rzymowa tak, i, i, I mam takie lekkie podejrzenie, ale nie mam pewności, że to mogą być. Yy, Zdjęcia pana Zbyszko Siemaszki. Wiesz, co, no. Możliwe całkiem, bo powiem ci, że to jest. To są w ogóle takie. Wiesz, też, też te historie z tym związane, bo wiesz, ja byłem jak, jakoś na początku roku u dentysty w, w takiej sieciówce. No i tak wiesz, wchodzę i patrzę, i oni mają. Wiesz, takie stare zdjęcia właśnie właśnie Warszawie. Uh -huh. No i tak podchodzę i mówię, nie, no to są zdjęcia z Bryszką, nie? No i podchodzę do pani do recepcji i mówię, wie pani co, ale to jest mało takie fajne, że nie macie podpisanych tych zdjęć, bo. E, no, wypadałoby. I ona taka była bardzo zdziwiona, że ja wiem. Kto jest autorem tych zdjęć. Ja, ja mówię, proszę, i wiesz, akurat bo ja chodzę z tym iPadem wszędzie. No mogę nawet ci dzisiaj te koleże pokazać. Bo tam część, część ich mam skończonych. I chodzę i wiesz, sobie tam zawsze w wolnej chwili coś tam wiesz, robię. No, wiesz, Fajnie po prostu jakoś sobie ten czas zagospodarować. Nie? A nie siedzieć i przewijać rolkę na instanie mm. po prostu. Um, więc no ona tak, wiesz, zrobiła się purpurowa. W ogóle, wiesz, tak nie wiedziała co powiedzieć, ale zapewniła mnie, że doceni, znaczy przekaże wiesz, że kierownictwo. tak przekaże, kierownictwu i rzeczywiście to by wypadało, i tak dalej, więc jakby no, szkoda, że właśnie trochę się zacierają takie historie. W sensie, nie? że mhm. jednak wiesz, no, no, powinno jednak jakiś podpisik mały, albo przynajmniej, żeby wiedział ktoś, skąd te zdjęcia w ogóle są. Nie? Więc słuchaj, jak widzisz zdjęcie starej Warszawy.

Albo i tam jeszcze był Tadeusz rolkę. Tak, tam znaczy on parę w ogóle takich... się bardzo kumplował w ogóle z rolkę y -y. W ogóle, wiesz, no Rolke, można powiedzieć był jego takim wielkim e, inspiratorem w ogóle wręcz, nie? Wiesz. E, no, no, historia w ogóle Zbyszka jest dosyć ciekawa, naprawdę. Myślę, że jakby powstał taki mały miniserial, e, wiesz, <grym> no, ja znam dobrze tą historię tej rodziny, wiesz. Na, znaczy, znaczy, dobrze to może dużo powiedziane, ale no tak, wiesz, już byłem na tylu e, e, z Filipem e, wiesz, różnych spotkaniach takich autorskich, więc nasłuchałem się tych historii w ogóle o, wiesz, o jego dziadku i słuchaj, no to po prostu, wiesz, on w partyzantce robił zdjęcia, wiesz, no, bo był jako młody chłopak, wiesz, walczył w lesie, nie, wiesz, prawie zginął w ogóle, wiesz, tam został mu przestrzelona twarz w ogóle, później wylądował w szpitalu, później jego rodzina go, wiesz, z jakimiś e, innymi partyzantami odbijała ze szpitala. Nie no, stary, po prostu to są takie historie, że ja naprawdę się dziwię, że jeszcze nie powstał serial na jakiejś platformie o to jak, Zbyszko. Jakiś tam ten... I że żaden, wiesz, reżyser się nie zainspirował, bo to po prostu jest sztos. Wiesz, to jest przepiękna historia znaczy, wiesz... i z tego, co mówisz, to chyba trochę sobie wyobrazić, ale. Równocześnie w drugim planie, w tle, można tam takie rzeczy historyczne, tak, na, na, na tak, wiesz Nie dość, że on w ogóle, wiesz, dotykał tego, co było za czasów komuny dla ludzi i, tej jego podróż po całej Europie. O. On ma, wiesz, rodzina, wiesz, Maszko jest po prostu w posiadaniu zdjęć z całej Europy, rozumiesz, bo on zrobił taki kiedyś, wiesz, jakby śladami stolic w ogóle europejskich. Mm -hmm. Zdjęcia, gdzie, wiesz, to są lata tam 70., wow. 60. -tych. Wiesz, no uh -huh. naprawdę Artur, to po prostu jak widzisz te zdjęcia, wiesz, to po prostu kopar opada, nie? Że w ogóle, wiesz, tam się zatrzymał czas i to obserwujesz te stare samochody, wiesz, no też jest twórcą, wiesz, zdjęć na przykład motoryzacji polskiej, wiesz, która nigdy nie użyła światła dziennego poza jego zdjęciami, wiesz, nie? Na przykład Syrenki, jakieś dziwne modele sportu, albo no, wie, no, jakieś tam. Nie no, fantastyczna postać. No, naprawdę dziwię się, że jeszcze, jeszcze nikt na to nie wpadł. Bolera. Mi to przyszło do głowy, żeby w ogóle ciebie zaprosić do napisania, tak jak na początku powiedziałeś, że jesteś nudnym facetem no teraz tak staram się to no nam no, 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 nie wzmocnię I... ja tam już się trochę wiesz co na, na, namachałem tu banią na scenie najeździłem trochę na tych tras też bez przesady ale wiesz no tyle mnie to wszystko wyeksportowało że teraz wiesz no Marzy mi się, wiesz, taka, jak wiesz, wiesz, trochę ludzi mnie pytano, co z to tym twoim muzycznym światem w ogóle, no bo wiesz, no, widziałem na OLX, że sprzedajesz już wszystkie wzmacniacze i gitary w ogóle. Tam. Znaczy, no nie wszystkie zostawiłem sobie takie perełki, wiesz, po prostu, bo lubię czasami sobie coś tam brzdąknąć wiesz, w domu, ale no też wiesz, co od paru lat. No walczę z, z tym swoim introwertyzmem, żeby w końcu nagrać wiesz, taką solówkę no i Aha. zaśpiewasz wiesz, po prostu. Wow. E, nawet mam już trzy numery wiesz, nagrane gdzieś tam, e, które tam wiesz, kiedyś tak, takie wiesz, prewki nie do studia, mm -hmm. bo m, też zawsze lubiłem zespołami jak nawet wiesz, przygotowywać płytę, to Wiesz, najpierw taki zrobić. E, bazę. Taką bazę, wiesz, nagrać sobie to w kanciapie, mhm. a później wiesz, mieć czego wybierać, mieć czego ciąć, tam wiesz, też trochę dystansu do tego złapać, więc wiesz, też się tak trochę borykam sam jakby ze sobą i wiesz, pierwszy raz mam coś takiego muzycznie, nie, bo muzycznie zawsze robiłem to w grupie, więc było trochę łatwiej, nie? bo ale wiesz, bycie solistą, ja już tego nie pamiętam i nie wiem nawet jak to się robi, nie? wiesz. Więc. Też No Leszek Gnoński, który przed chwilą dzwonił. Wiesz, ja przeczytałem jego wszystkie książki, jak zawsze, wiesz, mam jakieś zagwoski a propos takiej działalności, to po prostu biorę jego książkę, czytam o tych ludziach, których on, wiesz, napisał i no to taka trochę, to taka lektura jest, taka, taka gdzieś, wiesz, jakby taki temat, który pozwala ci jakby zauważyć, jak ci ludzie co robią, jak robili i właśnie może, wiesz, się tym inspirować, nie? Więc, no tak. wiesz, jestem teraz w takiej fazie trochę, wiesz, wstyd, wstydliwości, to jest taka moja w sumie rzecz, którą no nie wiem, czy teraz bym był w stanie usiąść i wiesz, zaśpiewać dla nawet ciebie, stary, nie? Albo wiesz, dla, w ogóle dla mojej żony, czy wiesz, bo mam jeden numer, który jest w ogóle, wiesz, no, raz nie raz i to Akapela, bo to jest numer Akapella, to zaśpiewałem mojej żonie i ona się popłakała w ogóle, wiesz, o, rano, i powiedziała, nie. że no tak, no, że to piękne. I powiedziałem mi teraz trochę. Też słów krytyki, za co też jej zawsze dziękuję, no bo generalnie wiesz, no tak, tak. nie samymi wiesz, owacjami człowiek żyje, tylko jednak Su uczy się. Słuchacz zero jest bardzo ważne Tak, ja wiesz, zresztą uważam, że ja sam byłem bardzo krytyczny zawsze do ludzi, do siebie też przede wszystkim, mimo swojego braku kompleksów w ogóle, bo raczej bo po prostu zostałem tak wychowany, że na stare pozycji kompleksy. Ale z drugiej Dobre strony, pytanie. tak, po coś kompleksy w ogóle, wiesz, ja zawsze taki byłem, hej do przodu, ale wiesz, no jednak tak gdzieś w środku z tym śpiewaniem, to zawsze miałem opory, bo no kiedyś ktoś mi powiedział bardzo coś niefajnego w bardzo młodym wieku. Ja się tego po prostu przestraszyłem, nie? Mm -hmm. wiesz, i to tam lata kiełkowało, 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 Ojo, kiełkowało no, no. I, i w sumie wylądowałem, wiesz, parę lat temu e, u Agi Konador. E, nie wiem, czy kojarzysz postać, to taka e, jedna, można powiedzieć, z fajniejszych trenerek w ogóle śpiewu. A? Jej ojciec Konador e, uczył, no, Marylę Rudowicz, wiesz, śpiewać, no, Cały plejadę pol a... polskiej sceny, nie? <grym> um, no i my się znamy za go. Ona wiesz, jest. No... Profesjonalistką, nie? I wiesz, i no ja po prostu nie dałem rady, nie? Wiesz, ona na początku stwierdziłem, a wiesz, pójdę, to bo, wiesz, chcę trochę potrenować głos pod kątem lektorskim, nie? I ona, a, no to dobra, tutaj ten, tylko wiesz, co jakby mnie to zupełnie jakby zjadło, nie? Stwierdziłem, że dobra, nie, jeszcze nie jestem na to przygotowany. Muszę sam odrobić lekcję, nie? I, I wiesz, jakby samemu znowu do czegoś tam dojść. I po prostu chyba mam taką naturę, wiesz, po prostu, że najpierw sam, sam, jak Zosia samosia, Wiesz, się milion razy, wiesz, e, obsmaruję się główne milion razy, wiesz, aż w końcu dojdę do tego, że będę mógł to pokazać ludziom i niech oni nie smarują, już wtedy, wiesz, ja już jest, będę wtedy przyzwyczajony, nie? Jak już, jak już Lechu Gnoiński wpadnie, dojrzeje do tego pomysłu, żeby napisać książkę o nudnym człowieku z podziemia warszawskiego, to powinien być tytuł, to powinna mieć tytuł King of DIY. <laughs> Sorry, okay, przekażę, że się przekażę. złapałem. No, przekażę, na, na przekażę, przekażę. Znaczy, to no, pewnie będzie to oglądał. King pewnie. of DIY. Lechu, jesteś zaproszony. King of DIY. Czekaj jak to powiem. King of DIY. <laughs> ja zawsze byłem z Nie, nie się. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. No ja też Mega w ogóle Super. nie spodziewałem się czegoś, czegoś takiego. Zupełnie, wiesz, o, in, o innych rzeczach myślałem. Przyznaję, szczerze, nie znałem cię. Wiesz co, ja na przykład ciebie takiego teraz też nie, więc jakby wiesz, jesteśmy, można powiedzieć, wiesz, na tym samym poziomie nie, nieznaktwa się no nawzajem. na to rozmawiać o Golemie, yy, ale ja spróbuję Ale to, to na myśli w... jak każdy wyczyta, co to jest za postać. Generalnie jest to postać ulepiona z gliny. <laughs> można powiedzieć, więc. O! O! Ulepiona z gliny. Tutaj trochę niby z gliny i z, e, tach, e, i z kamienia, ale, ale nadal z gliny. Dobra, mogliśmy to postawić z całego początku. Tak, tak? to w sumie wiesz. No, zamiast nas, cały czas. Tak, wiesz, zamiast to obracji. jest gole wykonany przez Majka Techniką e, Drzeworytu Japońskiego. Drzeworytu japońskiego. W Pracowni e, Heleny Czernek. Zresztą polecam z nią warsztaty. Jest to też pani, e, znaczy pani, no pani, tak, e, która. Jest autorką tego żonkila na obchody, które zaraz są, tak, tak zresztą jest. powstania w Getcie Warszawskim. Aha. Na które serdecznie wszystkich oczywiście zapraszam, jak co roku, bo naprawdę. Jest, to jest 21, nie? Wiesz, co nie wiem, nie, jak jakoś... w tym roku jest, bo to zawsze jest jakoś tak, wiesz, co. Aha, aha. W sensie, znaczy, ja na tych obchodach to wiesz, to różne rzeczy czasami robię. Nie? W zeszłym roku pomagałem mojej przyjaciółce Zuzannie Herzberg, tylko że ona jest przez Z, ja przez C, w performowanej takiej historii odsłonięcia pomnika. Getta Warszawskiego, tylko tej drugiej strony, w ogóle, jakby, która taka była poświęcona cywilom w ogóle. I, no i tam Zuza przygotowała różne sztandary, i, i to były takie obchody, można powiedzieć, pierwsze w, w tej nowej historii, jakby powojennej mm -mm. Zupełnie, no i wolnej Polski. A w no. tym roku, w, w co się zaangażowałeś? W tym roku się zaangażowałem generalnie, można powiedzieć, w nic, mm. <laughs> tylko pójdę sobie jako, że tak powiem, człowiek, który jakby będzie robił za tłum, ale wiesz, zawsze, zawsze jestem na tych obchodach. I poznaję wspaniałych ludzi, wiesz, no parę lat temu też udało mi się Mariana Turskiego, wiesz, poznać wow. w końcu wspaniałowej. Pamiętam, że opowiadałeś Wspaniał... mi się spotkaliśmy y, tam na Mokotowie, wiesz? Tak. To chyba to był ten rok tak świeżo po tym, jak tak, opowiadałeś tak, tak, mi tak, to faktycznie swoskości. A później wiesz też też, też tam poznałem, <laughs> poznałem, wiesz, różnych innych fajnych wiesz, jakby ludzi, bo jednak wiesz, te obchody są na tyle takim wiesz. Y, no, no, ciężkim tematem zarazem, ale z drugiej strony, też wiesz co, my wszyscy chcemy to trochę odczarować. Nie? W sensie, że wiesz, bo powstanie warszawskie ma zupełnie inny wymiar niż powstanie jakby w getcie warszawskim. Uh -huh. nie? Nie, nie chcę tutaj jakby wiesz jakby porównywać w, w, tym, w tą nutę, czy to było lepsze, czy to było gorsze, nie, czy to nie, było to bardziej prawidłowe, czy to ten, ale chodzi o to, że jednak ci ludzie, wiesz, w getcie warszawskim, oni wiedzieli, że po prostu zginą, nie? Mhm. To, znaczy, to jest po prostu taki akt bardziej, Honoru, wiesz, godności, tak, no, i pokazania no, no. Te, tego, że i tak zginiemy, więc jakiś, wiesz, jakaś forma buntu nie tylko w wymiarze wojskowym uh, uh, zostanie gotaki. po prostu pokazana, nie? No, tak, to no i wiesz, no też, wiesz, no moja rodzina e, zginęła też, wiesz, no uh, w getcie warszawskim, więc jakby to jest też takie upamiętnienie, też wiesz, tych osób, które po prostu nigdy nie poznałem i nie miałem, wiesz, no jakby uh -huh. nawet, nawet wiesz, jakby ich historia to jest dla mnie, wiesz, taki ułamek tego, co mógłbym znać, nie wiesz. No. Gdyby nie to. Gdyby nie to nie? Mhm. No ale to tak było, wiesz. to Z tym generalnie człowiek musi dalej żyć, jakby, i dlatego chodzę na obchody, mimo tego, jak nie uczestniczę w nich, w jakichś tam działaniach, czy tam to staram się zawsze po prostu być. Nie? To pamiętać. wiesz co, to ja mam taki pomysł. Spróbuję tak poprzesuwać rzeczy, na które się gdzieś tam poumawiałem, ale one nie są jakoś. Związane z konkretnymi datami, no, okay. aby akurat ten odcinek nie czekał 6 tygodni na publikację. <laughs> nie, Tylko, no, okay. żeby się wbić. No, okay. by taki, jak gdyby z, zrobimy wspólny wkład. Jak, nie, no yy... fajnie jest pamiętasz w ogóle mm -hmm. o tym. Nie? Znaczy, I być, bo mówię, to jest też dla takich ludzi jak ja dosyć ważna historia. Czy dobrze jest też wiedzieć. Tak, wiedzieć, e, ale to no... też jest taka wiesz, forma wsparcia takiego niepośredniego, można powiedzieć. Wiesz, mm -hmm. Bo czym nas więcej? a jakby co roku naprawdę przybywa ludzi, a nie maleje. To jest takie też dla mnie pocieszające, że wiesz, no, wiesz, no Warszawa i w ogóle no Polska no jest jakby no nie, nie można jakby wykluczyć tego, że tu kiedyś mieszkała społeczność żydowska. A nadal no, mieszka. Że, że no to wie. jest jakby, wiesz, no Polska jest jakby no nasiąknięta w jakiejś części tą kulturą. Czy znaczy w ogóle ten rejon, w którym się teraz znajdujemy, tak, no w, szczególności, w szczególności? W szczególności, no. nie? Tam nalewki, tak, i tak, tak dalej, no tak, żelazna, żelazna no to wszystko tutaj, nie? Tak, tak. co Niektóre ulice trochę zostały przesunięte. no, co zbyszko wiadomo. się masz, też dokumentowało. No, oczywiście, oczywiście. Kurde, ale fantastyczna historia. Jak nie będzie chciał napisać książkę o nudnym człowieku, to masz do mnie numer. <laughs> chętnie, chętnie, sobie zrobię, chętnie zrobię z Tobą taki e, długi, wiesz, wywiad e, rzekę. Znaczy, wiesz, jeszcze nie powiedziałem, e, że tak powiem, e, ostatniego, ostatnicy, e, znaczy tej, ostatniej litery alfabetu, nie wiesz, nie, no bo ja mam wiem. jeszcze trochę pożyje, albo w ogóle już nic nie zrobię, wiesz, bo też tak e, zakładam, że na razie to się skupiam na, wiesz, na tym, nad czym się całe życie nie skupiałem, czyli Słuchaj, e, e, jeśli, na spokoju. Jeśli, Lechu, jeśli Lechu mógł te dobre 20 lat temu, więcej chyba nawet, napisać Kultka zika. No, to jest najlepszy dowód na to, że takie pozycje powstają nie po to, żeby uko, u, u, udekorować finał kariery, tylko po prostu są pewnym zapisem czegoś, co się wydarzyło, bo za te 20 lat pamięć będzie jeszcze bardziej dziurawa. No tak. Dla ludzie... Twajka, nie? A tak, poza tym te historie są fenomenalne i fajnie kurna opowiedzieć o tym, co się co się działo, wiesz no, w wiesz, warszawskim podziemiu, w warszawskich pracowniach no powiem ci, że wiesz na planie no też... must be the music i wiesz, na backstage'u Jarocina, nie, wiesz no znaczy nie no kupę historii też nie pamiętam hello nie bo wiesz no też było tak wiesz niestety parę yy, zapewniam yy, cię że jeszcze więcej będziesz nie pamiętał yy, z czasem chociaż wiesz to podobno jest tak że czym człowiek jest starszy tym bardziej pamięta te rzeczy z przeszłości wiesz i na przykład powiedzicie że to świeże. Że właśnie nie wiem jakoś chyba te połączenia wiesz w mózgu się jakoś otwierają Dobra. bo może już wiesz yy, nie pamiętasz znaczy masz może jakby tą bazę, wiesz, w głowie wolniejszą od tego, co się działo tydzień temu, nie Na przykład, wiesz, A może to jest kwestia tam... tego, że im starsza opowieść, tym częściej była opowiadana i się zapisała trwalej. Wiesz co, znaczy najczęstszą opowieścią jako w ogóle. Ludzie mnie prosili, to w ogóle e, opowieść o tym, jak się dowiedziałem o swoim pochodzeniu, wiesz, bo to w ogóle nawet w książkach jest opisane, o tym, to już mm. na, na ostatek mogę powiedzieć, e, w sensie, wiesz, chłopca, który nie wiedział o swoim pochodzeniu i został przez swoją babcię, która przeżyła getto, wysłany na kolonie żydowskie, wiesz. I to był dla mnie szok w ogóle kulturowy zupełnie, nie? Jak poszło to w świat, i to poszło w świat ten najpierw żydowski, no to ludzie po prostu, wiesz, później to dochodziło do mnie na przykład, ej, a wiesz, słyszałeś taką historię, że takiego chłopca, który, wiesz, i, i nagle opowiadanie o tym chłopcu, ja wiesz co, ale to ja jestem tym kolesiem, on, aha, ja myślałem, że on był większy i był, wiesz, brunetem bardziej niż jesteś. Takie wiesz, historie śmieszne. No. Ale, e, wiesz, no tego jest pełno, no bo mówię, wiesz, to jest tak z ludźmi, ja myślę, że jak na przykład z Lechem Janerką byś pogadał, zresztą na który ja idę zaraz na koncert, bo to już niebawem jest. Ja, ja będę na Next West. Ty będziesz? Na, w Stodole? Nie, będę w tym czasie na Next West, A, okay. Ale za to, y, no dobra, mogę to powiedzieć. No, powiedz, e, jadąc, powiedz. wracając w sobą w niedzielę z Poznania, nie wracam do Warszawy, A, okay. tylko jadę do Wrocławia. No dobra, no słuchaj, jesteś rozgrzeszony. Z, z, z całym sprzętem. No i nie, no i Do okay. lecha, do domu. Co ty gadasz? Jezu, to wiesz co, to jest jeden w ogóle z artystów, którego po prostu ubózgnął. O Jezus ja mam Po prostu jego ostatnia płyta, to jest dla mnie... Fenomen. Znaczy, Poza z... singlem, tym Sofa jak dupa. No. No jak ale, wiesz ten, co, ale jakby, reszta... Znaczy, słuchaj, jakby mi jest w ogóle ciężko rozmawiać o panu e, Janerce, jak wiesz, e, o kimkolwiek, nie? Bo to jest taka w ogóle postać jak, nie wiesz, dla mnie z kreskówki trochę, bo... Mm, Pierwszy raz go słyszałem, wiesz, no w tym projekcie Klaus Mitfalk, mm -hmm. i to było, wiesz, gdzieś tam u jakiegoś w ogóle kolegi mojego ojca na winylu i po prostu ja słuchałem tego i nagle, wiesz, ten bas, i nie się, wiesz, i ja po prostu tak mówię. Co to jest? Tak sobie pomyślałem wtedy, nie? już mówię, to jest coś, wiesz, i od razu we mnie wszystko grało, wiesz. Kurde. I może dlatego zostałem, wiesz, no, basistą też poniekąd. No dlatego go do dzisiaj bardzo jakby cenię, nie tylko jako artystę, tylko też jako, wiesz, po prostu człowieka, no. który ma super w ogóle filozofię. Ja podziwiam wiesz, go. jest po prostu facetem, który jest żywą legendą, wiesz, nie? To jest no. i to moim zdaniem określa tego pana, no, że jest po prostu niesamowitym no. człowiekiem. Powiem ci, że no jak wiesz, zrobiłem takich rozmów, wywiadów tysiąca. I to serio tysiąca, nie? Bo kiedyś liczyliśmy z Tarasem w cgm na którym się że tam robiąc po, po pięć tygodniowo. Tygodni jest 50, to jest 250, nie? Plus tam jeszcze jakieś boki, festiwale, coś tam, no mhm. powiedzmy tam dwieście no, osiemdziesiąt rocznie, nie? Przez 10 lat. No to wiesz. Plus ten. No ale zrobiłem tego w Pytę. No, to e, fakt. Raz rozmawiałem z panem Lechem. Przyszliśmy na ty. Wow. Ale ja ciągle wracam do Perpany i jak gdyby... znowu przechodzimy jakoś tam na ty. I wtedy się bardzo stresowałem tym wywiadem. Miałem się w dziwnych okolicznościach. W ogóle w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak przy okazji, Super. po koncercie tam, mhm. No i teraz, jak jadę do Wrocławia po no to nie, nie jestem taki fafarafa, muszę ci powiedzieć. Znaczy... Czasami mam taki strach w sobie i tak się zastanawiam, kurwa, ale o czym ja będę z nim rozmawiał? I on wszystko już powiedział, nie? No tak. Wszędzie. Znaczy o co go zapytasz, tak? Tak, Że... jak gdyby... Jak do tego podejść w ogóle, no znaczy, nie wiem, stary... Ja ci zarazem zazdroszczę, a zarazem po prostu, wiesz, stary... ja się by, bym był bał, by naprawdę, Ja wiesz, bym coś, już no... chciał, żeby było po, jest. Ta... I... No, super. no i... Mam nadzieję, że nie będę musiał zadzwonić i z przeprosinami powiedzieć, że się nie, znaczy, że się nie nagrało. Nie rób tego nie? w nikogo, nie nie, wiesz, bo... wiesz, ten artysta jest po prostu tak niezależny i wiesz, to Świetno. też pokazał a propos wiesz, tych nagród, które ostatnio no. jakby zdobył. Znaczy nie chcę w ogóle gadać o tej imprezie. Każdy ma jakby subiektywny stosunek do tego. Pele. Ja kiedyś powiedziałem Leszkowi że który no on jest zresztą w Radzie w ogóle w Fryderyków. Nie wiem, czy jest w Radzie, ale na pewno był. Nie. Bo tam się, teraz władze się zmieniły A pod, jakoś, nie? Wiem, nie? Rzeszek, ale, był, ale na pewno dany, był, był. Bo ja, ja dany, wiem, jak z Walusiem pracowałem, no, to tam właśnie korespondowaliśmy. W każdym się wspieraliśmy razie, na jakiś temat. Wiesz, Leszek zna moją prywatną opinię na temat Fryderyków. Nie jest ona aż taka straszna. Znaczy nie dlatego, że nie chcę o niej mówić, ale wiesz, jakby moim zdaniem... Takiej klasy wiesz artysta jak pan Janelka. Y Super, że w ogóle jakby dostał te, te nagrody. Natomiast super również, że zajął się tak naprawdę swoimi sprawami i to jakby podwyższa wartość tych nagród dla mnie. No, z trzeciej strony to wielkiej tajemnicy nie zdradzę chyba. Nie, to nie zdradzę. Ale Lechu, pa, Pan Lechu nie chciał, znaczy nie był jakimś entuzjastą zgłaszania. Tych nagród. No, no ale rozumiem, że to wydawca. Tak, no, się, no, tak, ale nie dziwię się, tak. bo wiesz, no po 18 latach wydać się. takiej osobowości. Fenomenal, fenomenalną to... rzecz powiedział, przed, bo to się zgłaszało w styczniu, czy kiedyś tam, nie? Mhm. Że no, on już tyle tych nagród ma. bez sensu, nie? niech młodzi dostają, gdzie ja tam nie Pasuje. Wiesz, to takie miał podejście. Na koniec się nie mogę nie zapytać, po prostu tak jak Pecherz mnie rozsadzał, tak teraz rozsadza mnie ciekawość. Jeśli możesz zdradzić, co Kora zamawiała? Wiesz co, powiem Ci szczerze, nie pamiętam. Dzień ryju. Dzięki. Dzięki, nie pamiętam. Dzięki. Był to podcast Niezależny. Rozmowy Rawicza. Autor pragnie podziękować słuchaczom za wsparcie projektu w serwisie patronite.pl. Nic dla Was bez Was. Więcej info na rozmowyrawicza.pl. Oprawa muzyczna, kolorofonia. Oprawa graficzna, Mateusz Wójcicki. Dziękuję bardzo. Kurna, ale. Znaczy, ale że jeszcze milion historii. Bo domyślam się. Jakbym ci opowiedział z Izraela moje różne historie stare. to kiedyś żeśmy rozmawiali tam właśnie w tym. No <laughs> to byś jak nie się nie bez... umierzył w ogóle. Tam o tych zamachach <laughs> tak. wtedy, tak. pamiętam.